raport o stanie świata, relacjonujemy to, co dzieje się w tej chwili na Ukrainie. Mamy naszych korespondentów, informatorów, komentatorów, wszystkich nowych słuchaczy. Zapraszamy do subskrypcji kanału. Łukasz Kulesa z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był gościem raportu o stanie świata. Przy mikrofonie Adrian Bąk, a to jest raport o stanie świata. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres mówi, że od konfliktu nuklearnego świat dzieli jeden błędny krok i że do tej pory ludzkość miała szczęście, że taki nie nastąpił. Wojna w Ukrainie, napięcia na Bliskim Wschodzie, a teraz gorące dni na linii Chiny-Tajwan. Czy da się uniknąć konfliktu atomowego? I ile w tym wszystkim szczęścia, polityki, a ile uzasadnionego strachu? W Iraku protestujący zwolennicy popularnego szyickiego duchownego dwukrotnie szturmują parlament w Bagdadzie. Kolejny chaos polityczny w tym kraju staje się faktem i nie wróży nic dobrego. W mediach społecznościowych kampania dezinformacji na temat potencjalnego konfliktu między Serbią i Kosowem. Nowej wojny na Bałkanach na razie nie ma, co nie znaczy, że zwaśnione narody o niej zapomniały. O co poszło tym razem? Jamajka świętuje 60-lecie niepodległości. W raporcie dziś trochę więcej o tym karaibskim kraju, który życzy sobie uniezależnienia od korony brytyjskiej. Dlaczego? I czy Jamajka to dziś wciąż Bob Marley, Rastafarianie i świetni sportowcy? I jeszcze o symetryzmie i asymetryzmie powiemy. O tym wszystkim w raporcie o stanie świata 6 sierpnia 2022 roku. Raport o stanie świata to program wspierany przez słuchaczy. Za każdą wpłatę i za każde słowo wsparcia serdecznie Państwu dziękujemy. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do grona patronów, zapraszamy na profil Dariusza Rosiaka w serwisie patronite.pl. W reżyserce Chris Wawrzak, jak co tydzień nadajemy dla Państwa ze studia Efektura w Warszawie. Zaczynamy!
R.E.M. i Koniec świata, który znamy, utwór mający się całkiem dobrze mimo upływu czasu, już nie wiadomo, czy to dobrze, czy to źle. Bogate, ważne i warte uwagi wydarzenia międzynarodowe był ten tydzień, ale być może spraw największej wagi trzeba by szukać na pewnej konferencji w Nowym Jorku. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres ostrzega, że świat stoi w obliczu zagrożenia nuklearnego, jakiego nie widziano od czasów zimnej wojny. Takie słowa padły podczas konferencji przeglądowej stron układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Guterres dodał też, że do tej pory świat miał wyjątkowe szczęście, że do konfliktu atomowego nie doszło, ale szczęście to nie strategia. Inwazja Rosji na Ukrainę, ale też sytuacja na Bliskim Wschodzie i na Półwyspie Koreańskim to główne czynniki ryzyka. W tym tygodniu gorąco było też na linii Chiny-Tajwan w związku z wizytą przewodniczącej amerykańskiego kongresu Nancy Pelosi na Tajwanie. Przypomnijmy, że komunistyczne władze w Pekinie uznają demokratycznie rządzony Tajwan za część terytorium Chińskiej Republiki Ludowej i dążą do przejęcia nad nim kontroli. Ile w tym wszystkim rzeczywistych obaw, ile szczęścia, a ile polityki? O tym teraz w raporcie. A moim gościem jest Łukasz Kulesa z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacząłbym od tego wzmożenia w związku z wizytą Nancy Pelosi, spikerki Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych na Tajwanie. Wielkie wzmożenie polityczne, ale także medialne. Sytuacja wokół Tajwanu może przerodzić się w otwarty konflikt, ostrzegają ministrowie spraw zagranicznych krajów ASEAN, czyli Stowarzyszenia Krajów Azji Południowo-Wschodniej. Chiny wystrzeliły rakiety balistyczne, które przeleciały nad Tajwanem i spadły w morze blisko terytorium Tajwanu, ale także na wody terytorialne Japonii. Niepokój budzą właśnie ćwiczenia wojskowe czy manewry z ostrą amunicją. Ma być to odpowiedź na uznawaną przez Chiny jako bardzo niebezpieczną i oczywiście niesłużącą interesom chińskim wizytę. Rzeczywiście jest tutaj potencjał kryzysowy? Na pewno ten kryzys już trwa, bo Chińczycy prężą muskuły również w sensie aktywności wojskowej. To nie tylko wystrzeliwanie rakiet, ale także manewry morskie, także ataki hakerskie. Większość ekspertów zajmujących się regionem uważa, że żadna ze stron nie chce wojny. Żadna ze stron, także Chińczycy, nie są do tej wojny przygotowani. Ale w sytuacji, kiedy siły tajwańskie, chińskie, amerykańskie, a pewnie i kilka innych, bo tam i Japonia, i Korea Południowa również są zainteresowane, kiedy działają te siły tak blisko siebie i przeprowadza się manewry z ostrą amunicją, nie można wykluczyć, że może się zdarzyć awaria, może się zdarzyć incydent. Któryś z dowódców okrętów czy pilotów może popełnić błąd i z tego prężenia mózgów możemy przejść również w coś jeszcze bardziej poważniejszego. A na ile to jest sytuacja wyjątkowa czy bezprecedensowa, bo oczywiście o chińskich manewrach słyszymy nie od dzisiaj, o przekraczaniu czy wlatywaniu chińskich samolotów w przestrzeń powietrzną wokół Tajwanu czy innych spornych terytoriów, to też jest nic nowego. Natomiast rzeczywiście w kontekście tej reakcji chińskiej, nawet już na tym wczesnym poziomie, bo mówi się, że to także może jeszcze rezonować na przyszłość i stwarzać większe niebezpieczeństwo, na ile to jest sytuacja, która rzeczywiście powinna budzić niepokój? Kilka takich kryzysów w historii już było. Ocenia się, że to jest czwarty kryzys w cieśninie tajwańskiej. Natomiast sytuacja jest o tyle inna, że wizyta pani Pelosi została odebrana w Chinach jako takie bezpośrednie wyzwanie rzucone temu komunistycznemu państwu, również prezydentowi przewodniczącemu Xi. I ta
odpowiedź chińska, to wszyscy się spodziewali, że ona nastąpi, jest dużo bardziej gwałtowna i też nieprzewidywalna, bo jeżeli wszyscy się spodziewali ćwiczeń, no to konkrety i poszczególne części tej eskalacji, tam Chińczycy mają jeszcze więcej elementów, które mogliby wykorzystać. Także tam są pewne elementy, które wychodzą poza poprzednie scenariusze i poprzednie kryzysy, więc mamy sytuację, gdzie Chińczycy czują się zmuszeni również z przyczyn wewnętrznych do eskalowania tej sytuacji, a oczywiście ani Tajwan, ani Stany Zjednoczone, ani większość społeczności międzynarodowej nie mogą nad tą eskalacją przejść do porządku dziennego. Mówi się często, że Tajwan to punkt zapalny nie tylko jeśli chodzi o bezpieczeństwo w regionie, ale w ogóle o światowe bezpieczeństwo, a nawet są takie głosy i analizy, że jeśli gdzieś wybuchnie trzecia wojna światowa, to właśnie zacznie się ona od sporu o Tajwan. Dlaczego Tajwan ze strategicznego punktu widzenia jest tak ważny? Już zostawmy te powody polityczne czy wewnątrzpolityczne. Strategiczne znaczenie Tajwanu, no, można oczywiście w kwestiach gospodarczych wskazać takie kwestie jak produkcję półprzewodników czy inne kwestie dotyczące zaawansowanej technologii, ale w pewnym sensie jest to kwestia symboliczna, zarówno dla Chin komunistycznych, które uważają Tajwan za zbuntowaną prowincję i ustanowiły sobie ten cel przywrócenia całości i nienaruszalności wszystkich chińskich terytoriów jako cel dla Chin i dla partii komunistycznych, ale dla samych Tajwańczyków i dla Stanów Zjednoczonych, dla czegoś, co kiedyś nazywaliśmy i chyba znowu powinniśmy nazywać wolnym światem, to jest też symbol walki demokracji z autorytaryzmem. Bo wiadomo, jak wygląda chińskie przejmowanie Hongkongu, gdzie obiecano zachować swobody, one są teraz brutalnie niszczone, więc to jest w pewnym sensie też część strategicznej konkurencji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami, które kształtują nam w pewnym sensie ten XXI wiek, ale również jakiś odcinek walki pomiędzy demokracjami a autorytaryzmem, pomiędzy wolnością a niewolą. Swoją drogą polecamy też Państwu jeden z odcinków raportu na dziś i rozmowę z Michałem Boguszem na temat Tajwanu i relacji z Chinami. A skoro spoglądamy na Azję, sobota 6 sierpnia, gdy publikujemy najnowszy odcinek, to data szczególna, kolejna rocznica zrzucenia bomby atomowej przez USA na Hiroshimę, to właściwie zapoczątkowało erę atomu. Czy dziś to jest wciąż ta sama era, czy to może jest już nowa era? Oczywiście więcej jest głowic jądrowych, prawie 13 tysięcy na całym świecie. Więcej jest państw, które posiadają broń jądrową, 9. I w związku z tym większa jest też niepewność związana ze scenariuszami i dwustronnych konfliktów czy konfrontacji, tak jak amerykańsko-chińska i ewentualnych trójstronnych problemów, trójstronnych kryzysów. Zatrzymując się tylko w regionie Azji, mamy na przykład trójkąt strategiczny, na który składają się Chiny, Indie i Pakistan. Wszystkie trzy państwa posiadające broń jądrową, również Chiny, Rosja i Stany Zjednoczone. Także więcej aktorów, więcej broni, a tym samym więcej niepewności. Ale zarysujmy jeszcze tak trochę ten świat atomowy, jak on wygląda. Jakbyśmy chcieli sporządzić taką mapę nuklearną, to od jakich punktów musielibyśmy dziś zacząć i które punkty byłyby największe? Bo na przykład z raportu Sztokholmskiego Instytutu Badań nad Pokojem, skoro wspomina pan o Azji i o Chinach, jeszcze do niedawna wynikało, że to właśnie Chiny najszybciej spośród wszystkich mocarstw jądrowych rozbudowują swój arsenał. Dokładnie, natomiast Chińczycy zaczynają i Chiny zaczynają ze stosunkowo niskiego poziomu. Jeżeli chcemy podzielić ten cały globalny obraz, no to mamy tak naprawdę dwa państwa, które grają w ekstraklasie jądrowej. To wciąż są Rosja i Stany Zjednoczone, które razem posiadają ponad 90% głowic od strategicznych do niestrategicznych, przenoszonych przez samoloty, okręty, również rakiety bazowania lądowego. Także to jest ta ekstraklasa. Następnie mamy, powiedziałbym, średniaków,
z których część się zatrzymała mniej więcej na takim samym poziomie, Francja, Wielka Brytania. Mamy Chiny, które próbują z tej grupy średniaków przejść do wyższej kategorii. Oczywiście tutaj różnica to jest kilka tysięcy głowic, kilkaset rakiet, więc to nie jest tak, że już jutro Chiny będą na poziomie Rosji czy Stanów Zjednoczonych, ale wyraźnie w tą stronę dążą. Mamy doniesienia potwierdzone zdjęciami satelitarnymi o tym, że Chińczycy budują całe kompleksy, całe pola silosów, w które umieszczą rakiety z głowicami jądrowymi. Mamy wreszcie Indie, Pakistan, oba państwa również rozwijające swoje programy jądrowe. Korea Północna, która grozi przeprowadzeniem testu jądrowego w najbliższych tygodniach, najbliższych miesiącach. Arsenał wciąż niewielki, ale agresywnie rozbudowywany, zarówno jeżeli chodzi o same bomby jądrowe, jak i środki przenoszenia. No i mamy Izrael, który nigdy oficjalnie nie przyznał, że broń jądrową posiada, ale powszechnie wiadomo, że ją ma. To jest ta grupa, która posiada broń jądrową. Oczywiście były i pewnie są państwa aspirujące do tego statusu. Wróciłbym do tych słów Antonio Guterresa, które tak szczególnie wybrzmiały na konferencji przeglądowej układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Od wyniszczającej wojny nuklearnej dzieli świat jeden nieuważny, błędny krok, mówił sekretarz generalny. Na jakiej podstawie w ogóle on wypowiada się na ten temat? No bo ciężar tych słów jest niewątpliwie bardzo duży. Ja odbieram to przede wszystkim jako sposób na mobilizację i skupienie uwagi społeczności międzynarodowej. Rzeczywiście w sierpniu w Nowym Jorku trwa konferencja przeglądowa tego traktatu NPT. Ona miała się odbyć w roku 2020, z powodu COVID-u została przesunięta, więc to jest taki sposób, żeby państwa, które są członkami tego traktatu, a praktycznie są nimi wszyscy poza Indiami, Pakistanem, Koreą Północną, Izraelem, żeby te państwa dokonały przeglądu sytuacji i uzgodniły dalsze działania, zarówno jeżeli chodzi o zapobiegnięcie temu, żeby kolejne państwa posiadały broń jądrową, jak i jeżeli chodzi o redukcję arsenałów istniejących oraz zwiększenie bezpieczeństwa. Więc myślę, że przede wszystkim o tym mówił Guterres, że to jest taki moment, że wszystkie państwa powinny zastanowić się, czy kontynuacja dotychczasowej polityki, czy na przykład rozbudowa arsenału jądrowego, groźby nuklearne, które Rosjanie przecież stosują, czy to jest właściwa ścieżka. Także w pewnym sensie wezwanie do działania. W praktyce, no oczywiście zdarzały się incydenty, zdarzały się sytuacje, gdzie na przykład systemy wczesnego ostrzegania błędnie oceniały sytuację, ale nie jest też tak, jak do końca, jak sekretarz generalny powiedział, że wystarczy jeden drobny błąd i mamy do czynienia z globalną wojną. Naciśnięcie jądrową. Jednego czerwonego przycisku, tak? Nie ma tego czerwonego, przycisku. W każdym państwie posiadającym broń jądrową te wszystkie procedury są jednak trochę bardziej rozbudowane, chociaż rzeczywiście w większości przypadków jedna osoba, czy to prezydent Rosji, Stanów Zjednoczonych, czy prezydent Francji, na samym końcu ma tą odpowiedzialność i ma możliwość podjęcia decyzji o użyciu broni jądrowej. O Rosji jeszcze za chwilę, ale powiedzmy kilka słów o samym układzie o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Pan wspomniał NPT. Co to jest za traktat? Bo wygląda na to, że to wciąż jest traktat szeroko respektowany wśród państw na świecie. Tak, jego początki to jest okres zimnej wojny, lata 60., kiedy wielu ekspertów i wielu polityków obawiało się, że bardzo trudno będzie powstrzymać kolejne państwa przed wejściem w posiadanie broni jądrowej. Były raporty, analizy odtajnione teraz CIA, które przewidywały, że w ciągu 10 lat 15, 20, a być może 25 państw na świecie będzie miało broń jądrową. Co oczywiście zwiększałoby odpowiednio też poziom niebezpieczeństw. Wśród kandydatów wymieniono i Szwecję, i Szwajcarię, Niemcy zachodnie, wtedy Niemcy były
podzielone, Rumunię nawet. Więc stwierdzono wtedy, że najlepszym sposobem, żeby zatrzymać czy jakoś powstrzymać te apetyty nuklearne, będzie ustanowienie takiego reżimu prawnego, które każdemu coś da. To znaczy państwa posiadające broń jądrową już w tym momencie, w roku 67, tak to określono, będą mogły tą broń jądrową zatrzymać, natomiast nie będą się ani dzielić bronią, ani technologiami do jej wytwarzania z innymi. Państwa niejądrowe, czyli wszystkie pozostałe, zobowiązały się, że nie będą próbować wejść w posiadanie broni jądrowej, a wszystkie państwa będą miały dostęp do pokojowego wykorzystania energii jądrowej. Tak w pewnym sensie deal, na którym każda ze stron coś zyskiwała. Tak zwana sytuacja win-win. Sytuacja win-win, albo taka sytuacja, w którym każda ze stron była trochę nieszczęśliwa. Państwa jądrowe, te pięć państw jądrowych, które wtedy posiadało broń jądrową, Stany Zjednoczone, Związek Radziecki, Chiny, Wielka Brytania, Francja, zobowiązały się, że będą prowadzić negocjacje prowadzące do rozbrojenia jądrowego. Natomiast, że nie będą się od razu rozbrajać. Także był to dosyć realistyczny, można powiedzieć, no, realistyczno-cyniczne podejście do sprawy. Jak na tamte czasy. Natomiast ustabilizowało w jakiś sposób sytuację, bo rzeczywiście dużo mniej państw niż przewidywano wtedy podjęło ten wysiłek i weszło w posiadanie broni jądrowej. Także z tego punktu widzenia ten układ jest i był sukcesem. Jakie znaczenie ma dzisiaj ten traktat, czy takie traktaty? Bo oczywiście, gdy dziś słyszymy broń nuklearna, atomowa, naturalnie nasze myśli zmierzają na Ukrainę i do Rosji, przynajmniej w tej części świata, czy w Polsce, do Rosji, która straszy użyciem tego typu broni przeciwko Ukrainie. Czy w takim przypadku jakiekolwiek znaczenie mają traktaty czy konwencje, jak na przykład ta o zakazie użycia broni chemicznej, skoro Rosja i tak już dokonuje zbrodni wojennych? Od otwarcia konferencji przeglądowej 1 sierpnia ten temat jest bardzo mocno widoczny w wystąpieniach państw. Wiele z nich, w tym Polska, otwarcie krytykuje Rosję za groźby jądrowe, za rozbudowę potencjału nuklearnego, również za złamanie porozumienia budapesztańskiego, które gwarantowało bezpieczeństwo Ukrainy w zamian za wycofanie broni jądrowej z jej terytorium. Więc to jest jedna z kwestii, która jest uważana za bardzo mocno i negatywnie wpływająca na funkcjonowanie traktatu. Natomiast sama Rosja również jest obecna w Nowym Jorku. Również występuje, próbując uzasadnić swoje działania, więc mamy w pewnym sensie do czynienia z paradoksem, że krytykujemy Rosję również za te wszystkie działania, które podjęła w stosunku do ukraińskich elektrowni jądrowych, ale w odniesieniu do wielu kryzysów nieproliferacyjnych, czy to irańskiego, czy to północno-koreańskiego, również w pewnym sensie potrzebujemy Rosji, żeby te kryzysy w jakiś sposób ustabilizować. Także krytyka Rosji z jednej strony tak, ale z drugiej ona jeszcze nie jest poza nawiasem tego systemu, nie została wypchnięta poza system, mimo że funkcjonuje w nim niestety na swoich własnych zasadach. A rzeczywiście to jest dziś najbardziej prawdopodobny kierunek ataku jądrowego szeroko rozumianego, Moskwa, czy tylko nam się tak wydaje? Jeżeli chodzi o rosyjskie groźby jądrowe, znaczy związane z użyciem broni jądrowej, to tak naprawdę, przynajmniej dla mnie, wciąż one raczej służą straszeniu i przetestowaniu i odporności Ukrainy, i przetestowaniu odporności tych państw, które wspierają Ukrainę, niż bezpośrednio świadczą o zamiarze Moskwy użycia broni jądrowej. Rosjanie również zdają sobie sprawę, że każde użycie broni jądrowej fundamentalnie zmienia sytuację na świecie. No właśnie, bo myśląc broń jądrowa, automatycznie stają nam obrazki z Hiroshimy czy z Nagasaki, ogromne grzyby nuklearne i spustoszenie na wielką skalę, ale te ataki można przeprowadzać też na mniejszą skalę i temu też, jak wydaje się, służy podział na broń taktyczną czy strategiczną, prawda?
Ten podział trochę wynika z historii relacji amerykańsko-sowieckich i amerykańsko-rosyjskich, kiedy pewne kategorie broni zaczęły być ograniczane, poddawane systemowi kontroli zbroi, a niektóre uważano za będące poza tym systemem, ponieważ nie służyły do ataku z terytorium Rosji na terytorium Stanów Zjednoczonych i vice versa, ale miały służyć innym celom. Natomiast oczywiście z punktu widzenia europejskiego każde użycie broni jądrowej ma znaczenie strategiczne i każde będzie powodowało konsekwencje nieporównywalne do nawet najmocniejszej bomby konwencjonalnej. Wspomnieliśmy o Hiroshimie i Nagasaki. W tym momencie w arsenale państw jądrowych są ładunki o sile rażenia przekraczającej kilkaset razy to, co się stało w Hiroshimie i Nagasaki. Więc pamiętajmy, że tam mówiliśmy o 20 kilotonach. Mamy do czynienia z ładunkami o sile megaton. Czy jeśli Rosja użyłaby broni taktycznej na Ukrainie o ograniczonym zasięgu, to już wówczas mówilibyśmy o początku konfliktu nuklearnego? Czy jest jakaś granica, czy granicą byłby na przykład atak na członka NATO dopiero? Zapytano Amerykanów na ten temat i oczywiście amerykańscy przywódcy i politycy nie chcą udzielić na to zdecydowanej i jasnej odpowiedzi. Wiadomo, że będą konsekwencje, wiadomo, że będzie odpowiedź. Natomiast żaden z amerykańskich polityków nie może decydować za prezydenta Stanów Zjednoczonych, który jako jedyny w tym systemie ma autoryzację i ma możliwość podjęcia decyzji o ewentualnym kontruderzeniu. Na tym etapie przede wszystkim trudno sobie wyobrazić scenariusz takiego użycia, który przynosiłby Rosji jakiekolwiek korzyści, ponieważ dużo bardziej prawdopodobne jest to, że reszta państw świata, nie tylko państwa NATO, raczej by zwarły szeregi przeciw Rosji. W takim przypadku. To już się dzieje. Wciąż mamy państwa, które tak naprawdę reprezentują ponad połowę ludności świata, które albo zajmują pozycje neutralne, w tym Indie, część państw afrykańskich, część państw azjatyckich. Czy Ameryka Łacińska. Łacińska, czy tak częściowo prorosyjskie, tutaj przede wszystkim Chiny. Wydaje mi się, że to będzie ważne, żeby stwierdzić, że użycie broni jądrowej przez Rosję ewentualne, to nie byłaby tylko katastrofa dla państwa zaatakowanego. To byłoby niebezpieczeństwo dla całego świata. Więc nie miałoby to wtedy tylko znaczenia dwustronnego czy regionalnego. A czy jeśli doszłoby do ataku na członka NATO, to NATO jest przygotowane, żeby taki atak zneutralizować? Wszystko zależy oczywiście od tego, w jaki sposób ten atak zostałby przeprowadzony, jakie byłyby metody, jaka byłaby skala. W tym momencie sojusz polega raczej na logice odstraszania poprzez grożenie konsekwencjami. To znaczy wśród państw sojuszu są trzy państwa jądrowe: Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania. W momencie zaatakowania państw sojuszniczego uruchamia się artykuł 5, zatem potencjalny przeciwnik musi się liczyć z tym, że sojusz może odpowiedzieć w ten sam sposób, czyli na atak jądrowy może być odpowiedź jądrowa. I to według logiki... Nie zneutralizować, tylko odpowiedzieć. Czyli przyjmujemy, że taki atak mógłby nastąpić. Dokładnie tak, ponieważ niestety nie ma stuprocentowo wiarygodnej i stuprocentowo skutecznej tarczy. Mówi się w publicystyce często o tarczy antyrakietowej i oczywiście są systemy obrony przeciwrakietowej, są również systemy obrony przeciwlotniczej. Natomiast żaden z tych systemów nie gwarantuje stuprocentowej skuteczności. Dlatego też logika odstraszania właśnie przez grożenie konsekwencjami wciąż wydaje się bardziej skuteczna niż taka logika odstraszania poprzez zakładanie, że uda nam się powstrzymać uderzenie przeciwnika. Jeżeli to jest tak zdeterminowane i tak wojskowo jednak zaawansowane państwo jak Rosja, to nie mamy pewności, że uda się nam zatrzymać każdy atak, który zostanie przeprowadzony.
Wróćmy jeszcze do Chin. Niedawno traktujący o Azji magazyn The Diplomat pisał, że wojna w Ukrainie może pogrzebać chińską politykę no first use, czyli nie używamy broni jako pierwsi, broni nuklearnej w zamyśle. A nawet padło takie pytanie w artykule, który wspominam, czy Chiny będą także grozić atakiem nuklearnym na Tajwan, tak jak Władimir Putin grozi Ukrainie. Będą czy nie będą? To tutaj ja bym się cofnął jeden krok do tyłu, bo mówimy tutaj o doktrynach państw jądrowych, czyli o tym, co każde państwo mówi o warunkach, których użyłoby, nie użyło broni jądrowej. Chiny rzeczywiście konsekwentnie stosują tą doktrynę nieużycia broni jądrowej jako pierwsze. Natomiast eksperci zadają sobie pytanie, czy to jest rzeczywista doktryna Chin. Czy ona nie jest czasami tylko deklarowana na potrzeby propagandowe? Jeżeli na przykład Chińczycy... Jak to bywa w przypadku chińskich doktryn. Jak bywa w przypadku chińskich doktryn, wcześniej Związek Sowiecki też deklarował, że nie użyje w pewnym okresie, że nie użyje broni jądrowej jako pierwszy, a okazało się, że plany wojskowe mówiły coś całkiem innego, więc na przykład eksperci zadają pytanie, no co by się stało, jeżeli Chińczycy będą przegrywać wojnę konwencjonalną ze Stanami Zjednoczonymi, jeżeli nie uda im się na przykład atak na Tajwan. Czy wtedy rzeczywiście wciąż będą trzymali się tej doktryny nieużycia broni jądrowej? Także chińska doktryna na razie wygląda na bardziej propagandową niż rzeczywistą. W praktyce Chińczycy rozwijają różne typy broni jądrowej, zarówno takie, które mogą dotrzeć do Stanów Zjednoczonych, jak również takie systemy, które miałyby zastosowanie w konfliktach regionalnych, w tym konflikcie dotyczącym Tajwanu. Także doktryna mówi coś innego, a praktyka rozwijania i modernizacji chińskiego arsenału mówi coś całkiem innego. To jeszcze o jednym aktorze atomowym trzeba tutaj wspomnieć. Padła dzisiaj już nazwa tego państwa, Iran. Irański szef do spraw energetyki atomowej powiedział ostatnio, że kraj ma możliwość zbudowania broni jądrowej, ale nie ma takiego planu, żeby z tej możliwości skorzystać. Tak donosiła przynajmniej irańska agencja informacyjna. Można mu wierzyć? Pewnie to samo. To dokładnie tak, bo jeżeli wierzyć Irańczykom, to ich najwyższy przywództwo duchowy wydał specjalny dekret religijny, w którym uznawał broń jądrową za nieislamską i zakazywał produkcji broni jądrowej. Natomiast czy wierzyć Irańczykom? Zdecydowanie nie. Dlatego też kilka lat temu przyjęto tą umowę nuklearną, Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA, w którym Irańczycy w zamian za zniesienie sankcji i w zamian za wsparcie gospodarcze zobowiązali się ograniczyć swój własny program jądrowy i poddać go kontroli międzynarodowej. Po czym najpierw Amerykanie za Trumpa wycofali się z tego porozumienia, natomiast następnie Irańczycy zaczęli się wycofywać z kolejnych swoich zobowiązań, więc w tym momencie mają więcej wirówek, które produkują więcej materiału jądrowego, więc w praktyce są coraz bliżej tego momentu technologicznie, kiedy rzeczywiście będą w stanie w stosunkowo krótkim czasie wyprodukować materiał do produkcji broni jądrowej. Mamy do czynienia w tym momencie w Wiedniu pewnie z takimi rozmowami ostatniej szansy. Czy uda się w jakiś sposób powrócić do tego porozumienia jądrowego i w jakiś sposób dodatkowo ograniczyć ten irański program? Czy rzeczywiście Irańczycy znajdą się technicznie bardzo blisko bomby i wtedy tak naprawdę będzie to tylko decyzja polityczna, ich kierownictwa, czy iść tą drogą. Z jednej strony pewnie zwolennicy w Iranie by powiedzieli, że zapewni im to absolutne bezpieczeństwo, natomiast przeciwnicy mogliby wskazywać, że po pierwsze będą sankcje, po drugie nie można wykluczyć, że będzie jakiegoś rodzaju wojna prewencyjna, czy ataki na irańskie instalacje jądrowe. Wspomniał pan o kontroli w kontekście Iranu. Chciałem jeszcze zapytać o kontrolę zbrojeń jako taką. Czy jest dzisiaj jakakolwiek siła albo prawo, które byłoby w mocy kontrolować zbrojenia czy wyścig zbrojeń? Bo wydaje się, że mimo wszystko te traktaty nie znaczą już dziś tak wiele, czego dobrym przykładem wydaje się być traktat INF, czyli traktat o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych z średniego i krótkiego zasięgu, który swego czasu był uznawany za przełomowy traktat służący pokojowi, gdy w
1987 roku Stany Zjednoczone i Związek Radziecki podpisywały ten traktat. Mówiło się o wietrze przemian, ale Rosja i Stany już ten traktat wypowiedziały i właściwie dzisiaj on nie istnieje. No, wcześniej Rosja złamała ten traktat, produkując typ rakiety, które zobowiązała się nie produkować. Kryzys kontroli zbrojeń jest głęboki. Są tacy, którzy twierdzą, że to jest tak naprawdę konstrukcja z okresu zimnej wojny, która przystawała do tej dwustronnej rywalizacji, a przede wszystkim do tego momentu, kiedy i Stany Zjednoczone, i Związek Sowiecki tak naprawdę chciały stabilizacji. Lata 60., lata 70., gdzie żadna ze stron nie miała tak naprawdę ochoty pokonać tej drugiej. I wtedy naturalne jest to, że dążyły do jakiegoś rodzaju ustabilizowania na poziomie strategicznym. No, obie strony chciały również ograniczyć koszty zbrojeń, które były wtedy kolosalne. Stąd wzięła się strategiczna kontrola zbrojeń. W tym momencie, kiedy ta sytuacja jest dużo bardziej złożona, mamy do czynienia z Chinami, które mają zarówno pieniądze, jak i chęć rozwijania swojego arsenału. Stany Zjednoczone również chcą, znaczy no, modernizują swój arsenał, chcąc nie chcąc. W tym momencie warunków do kontroli zbrojeń takie, jakie były w poprzednim okresie, wydaje się, że nie ma. Że może niestety, woli po prostu też brakuje politycznej czy geopolitycznej. No, można też powiedzieć, że brakuje wizjonerów, którzy jednak zawierzyli kontroli zbrojeń bardziej niż zbrojeniom. Ja nie chcę być złym prorokiem, ale być może potrzebny jest kryzys w rodzaju kryzysu karaibskiego, który wtedy uświadomił obu stronom, jak bardzo blisko mogą się znaleźć wojny jądrowej. Taki kryzys być może niestety będzie potrzebny, żeby nie wiem, przywódcy chińscy czy rosyjscy zorientowali się, że zbrojenia być może nie są najlepszą metodą. Wydaje się, że w tym momencie sporo państw jednak bardziej jest gotowe zawierzyć sile swojej armii, nowych technologii wojskowych niż właśnie sile dyplomacji i kontroli zbrojeń. Bardzo dziękuję. Łukasz Kulesa z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był pierwszym gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. Teraz w raporcie wybieramy się na Bliski Wschód. O Iraku powiemy. Tysiące Irakijczyków dwukrotnie wdarło się do ufortyfikowanej strefy rządowej Bagdadu i tamtejszego parlamentu w ciągu ostatniego tygodnia. Podczas ataku rannych zostało co najmniej 125 osób. Protestujący to zwolennicy wpływowego szyickiego duchownego Muqtady as-Sadra, który walczy o władzę w tym państwie. Państwie, w którym, dodajmy, od miesięcy nie udaje się utworzyć rządu. Irak wyrasta znów, niestety, na jeden z głównych gorących punktów na mapie regionu. A ze mną w studiu Jan Natkański, którego słuchaczom raportu nie trzeba specjalnie przedstawiać, więc tylko tak z dziennikarskiej rzetelności, były ambasador RP w Sudanie i Egipcie, znawca Bliskiego Wschodu. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zarysujmy najpierw bieg tych ostatnich wydarzeń, bo to, co dzieje się w Iraku, jest bardzo dynamiczne. Co stało się, co dzieje się w Bagdadzie? W Bagdadzie jest próba sił i dotychczas klincz między ugrupowaniami szyickimi. Po ostatnich wyborach w październiku, kiedy partie szyickie nie mogą stworzyć rządu, bo się kłócą między sobą. A zgodnie z konstytucją iracką, przy 60% większości szyitów urząd premiera należy do szyitów, prezydenta do Kurdów i przewodniczącego parlamentu do sunnitów. Tych trzech głównych składników, bo nie jedynych, ale głównych społeczeństwa irackiego. I do tej pory z mniejszymi bądź większymi sukcesami to się jakoś udawało. Ale zawsze trwało to miesiące. Jak były wybory w 18 roku, w maju, to premiera powołano w październiku. Te wybory z października ubiegłego roku, 21, wygrali zwolennicy Muqtady Sadra, szyickiego duchownego, choć
w hierarchii duchownych szyickich niewysokiego, bo ja nawet nie wiem, czy on ma tytuł Hodżatul Islam, odpowiednik, powiedzmy, biskupa u katolików, daleko może by został ajatollahem i nigdy pewnie nie zostanie, ale pochodzi z tradycyjnej szyickiej rodziny wysokich duchownych z Nedżefu. Jego ojciec został zabity za czasów Saddama Husseina. On ma zwolenników szyitów. To nie jest kwestia, jak pan sformułował, walki o władzę. W moim przekonaniu to jest również też, ale także walki o charakter rządu. W wyborach w październiku ubiegłego roku on uzyskał 73 mandaty w parlamencie, który liczy 329 posłów. Czyli największą ilość. Zgodnie z konstytucją, przywódca największej frakcji parlamentarnej tworzy rząd. Ale Irakczykom parę miesięcy minęło na dyskusjach, czy wybory ważne, czy były protesty. Protesty były głównie z tego powodu, że jedno z proirańskich ugrupowań w Fatah, na którego czele stoi pan Hadi al-Amiri, doznało olbrzymiej klęski. Z 40 paru posłów w poprzednim parlamencie zrobiło im się 17. W związku z tym przez wiele tygodni protestowali, aż do decyzji Sądu Najwyższego Iraku, że wybory są ważne. To wtedy Moqtada Sadr powiedział tak: nie robimy partyjnych rządów, robimy rząd narodowy. Ja mam 73 posłów, porozumiem się z Kurdami, którzy mają blisko 50, porozumiem się z Sunnitami, którzy też mają blisko 50, bo jak się były przedtem dwa ugrupowania sunnickie, jak się połączyli, to uzyskali bodajże 47 mandatów, powiedział i tak robił. Problem na czym polegał? Że parlament, jak się rozpoczyna nowa sesja parlamentu, to najpierw trzeba wybrać prezydenta, bo wtedy prezydent powierza któremuś z polityków z tej największej frakcji misję tworzenia rządu. Otóż pozostałe partie szyickie zablokowały możliwość wyboru prezydenta przez parlament, bo tam trzeba 2/3 głosów i tak tej ilości Muqtada Sadr zebrać nie mógł. To kiedy się okazało, że nie ma prezydenta, on nie powoła rządu, a to w takim razie zupełnie niedawno, bo wiosną tego roku, w czerwcu bodajże, Muqtada Sadr zlecił swoim posłom dymisję z parlamentu. Ewenement, nawet jak na stosunki irackie. Co się dalej stało? A to utworzona grupa proirańskich partii szyickich ze wspomnianym Hadi Amiri. To jedno ugrupowanie. Inne to byłego wieloletniego premiera Nuriego Maliki. Też się ładnie nazywa państwo prawa, chociaż akurat jest to chyba oksymoron w przypadku tego premiera. Były premier Haidar Abadi ze swoim ugrupowaniem. A jeszcze jak Sadr zdymisjonował swoich posłów i na ich miejsce weszli posłowie szyiccy, to się okazało, że ta koalicja partii szyickich proirańskich, która nazwała się ładnie Coordination Framework albo Itarat Tansiki, nazwijmy ją koordynacją, postanowiła powołać rząd i znalazła sobie kandydata. Kandydatem jeden z polityków szyickich, który był swego czasu gubernatorem prowincji Nisan, a później był w kolejnych rządach ministrem w różnych resortach, ale Moqtada Sadr uznał go, że to jest po prostu cień i lokaj Nuriego Maliki i żeby nie dopuścić do przegłosowania w parlamencie, bo teraz by się okazało, że powołają nowego prezydenta, który powoła nowego premiera.
to zwolennicy Mugdady Sadra zajęli parlament 27 czerwca. Później się wycofali na jego polecenie, zajęli ponownie 30, a później znów się wycofali, ale tylko z sali parlamentu, z sali obrad. Są w bezpośrednim otoczeniu. Oczywiście koordynacja też zorganizowała swoją demonstrację. Na szczęście nie doszło do starć ulicznych między obydwoma demonstracjami. Myślę, że wszyscy politycy i po jednej, i po drugiej stronie doszli do wniosku, że nie można doprowadzić do starć zbrojnych, a mają czym? Mugtada As-Sadr. Pamiętamy, że kilkanaście lat temu po inwazji wojsk USA na Irak z 2003 roku stanął na czele zbrojnej szyickiej rebelii przeciwko amerykańskiej okupacji. Pan wspomniał, że to nie tyle chodzi o walkę o władzę, co o walkę o strukturę rządu czy strukturę rządową. No właśnie, czego dziś tak właściwie chce As-Sadr? Bo wygląda na to, że nie koalicji rządowej, a przynajmniej nie koalicji z innymi szyickimi partiami, o których pan wspomniał. On, skoro dogadał się z Kurdami i Sunnitami, to powiada, rząd musi być narodowy. A w zasadzie to mu pozostało z czasów walk z Amerykanami. Ale to jest jednocześnie polityk, którego nijak nie można nazwać proirańskim. Otóż on chciałby, żeby Irak rządził się sam, bez wpływów zewnętrznych, bo przez wszystkie poprzednie rządy to Irak stał się wielką szachownicą dla wpływów z jednej strony amerykańskich, z drugiej irańskich. Na dobrą sprawę to taki przykład, powiedzmy, jak rozpoczęły się wybory i powoływanie kolejnych rządów, to zawsze gdzieś na zapleczu się z przywódcami i z politykami irackimi rozmawiało dwóch ludzi. Żyjący wówczas przedstawiciel Iranu na cały Bliski Wschód, generał Sulejmani i specjalny przedstawiciel do spraw Iraku, Syrii, na przykład za czasów prezydenta Trumpa, Brett McGurk. To oni obydwa, ja nie potrafię powiedzieć, czy również w kontaktach jakichś tajnych, ale to oni kreowali poprzednie rządy. Amerykanin może sobie pogratulować, kiedy po wyborach w 18 roku premierem został Haidar al-Abadi, ekonomista wykształcony w Wielkiej Brytanii, szyita, ale bez takich, powiedzmy, związków silnych z Teheranem, jak inni przywódcy ugrupowań. Czego się domaga dziś Mugtada Sadr? Po pierwsze, nie chce dopuścić do powołania rządu tej koalicji partii szyickich, proirańskich. Po drugie, domaga się zmiany konstytucji, choć nie precyzuje w jakich aspektach. Po trzecie, nowych wyborów. I gdzie dziś jesteśmy? Ano dziś jesteśmy tak, że po tych demonstracjach i kontrdemonstracjach i świadomości polityków irackich, że gdyby się sprawy wymknęły spod kontroli, to mamy wojnę domową iracką, ale międzyszyicką, wszyscy wzywają do dialogu, tylko w różny sposób. Ta koalicja, koordynacja nawet wyznaczyła Hadiego Amiri jako tego, który ma prowadzić negocjacje z Sadrem. Sadr się do negocjacji nie rwie i dość populistycznie powiada, że on już z tymi politykami wielokrotnie rozmawiał i nic z tego nie wyszło. Ale są też inne. Dialog popierają także inni. Odbyło się spotkanie pełniących obowiązki prezydenta Barhuma Saleha i premiera Kazymi i obydwaj też w trosce o spokój społeczny, o bezpieczeństwo państwa. To samo mówią. Musimy siąść do stołu, a musimy rozmawiać. Jeden z polityków irackich, przez parę lat był też premierem, mianowicie Iyad Allawi, powiada, to powinien być dialog narodowy, a nie między przywódcami
dwóch czy trzech partii szyickich. Musimy do tego dialogu doprosić Kurdów, musimy doprosić sunnitów. To ma być dialog, który rzeczywiście nakreśli nam na przyszłość również zmiany w konstytucji i nowe wybory. Czy do tego dojdzie? Nie wiem. Bo dziś niektórzy z koordynacji, z tej grupy, powiadają tak, no dobrze, zgadzamy się na rozmowy, zgadzamy się na wybory, ale trzeba powołać nowy rząd. Dlaczego? A bo ten rząd jest pełniącym obowiązki i nie ma prerogatyw takich, żeby podejmować zasadnicze decyzje, takie jak rozwiązanie parlamentu, jak powołanie nowych wyborów, jak ewentualne zmiany w ordynacji wyborczej. Nie wiem, koordynacja prawdopodobnie chce wstawić nadal tego typowanego już przez siebie nominata, Muhammeda Sudaniego. Sadr się na to nie godzi. W tej chwili gremialne są wezwania do wstrzemięźliwości, postaw, do deeskalacji napięcia. Pani ambasador Stanów Zjednoczonych, pani Alina Romanowski powiada, Amerykanie pozostawiają Irakczykom kwestię powołania rządu, bo to jest ich wewnętrzna sprawa. Niby w takim samym duchu wypowiada się rzecznik rządu irańskiego, ale z drugiej strony słychać, że niektóre partie proirańskie wysłały swoje delegacje na rozmowy do Teheranu. Czy my możemy powiedzieć, że Irak znów znalazł się na równi pochyłej i zmierza w stronę chaosu politycznego czy ekonomicznego? Bo tak przed pandemią COVID, czy nawet na początku pandemii, jeszcze wydawało się, że to może jest wreszcie ten moment, gdy państwo powoli będzie podnosiło się z kolan po wyniszczającej wojnie czy wojnach. Pisano o odradzającej się kulturze, że młodzi ludzie wracają do Bagdadu, że kina zaczynają funkcjonować, że da się żyć po prostu. No teraz raczej już dominują inne nastroje. Myślę, że był taki świetny okres na próbę rozruszania gospodarczego i społecznego i politycznego Iraku po zwycięstwie nad państwem islamskim i przepędzeniu dżihadystów z Iraku. Wprawdzie pojawiły się problemy, bo prawie 4 miliony uchodźców wewnętrznych, ale za rządów tego ekonomisty Hajdara al-Abadi po raz pierwszy podjęto działania, które miały usprawnić dwie podstawowe sprawy w zakresie usług komunalnych. Dostawy wody i dostawy elektryczności. Proszę sobie wyobrazić, że ten kraj, który jest drugim producentem ropy w OPEC po Arabii Saudyjskiej i piątym na świecie, ma przerwy w dostawach prądu. Prąd kupuje z Iranu. Gaz kupuje z Iranu. Jak prezydent Trump wystąpił z porozumienia nuklearnego z Iranem i nałożył sankcje, to na prośbę Irakczyków zwolnił ich z tych sankcji, bo by nie mieli gdzie kupić prądu i gazu. Za premiera Hajdara Abadiego podpisano pierwsze porozumienia z dwoma wielkimi firmami zachodnimi, z Siemensem i General Electric. Każda miała kontrakty na kilkanaście miliardów dolarów na rozbudowę bądź budowę elektrowni. Nic do tej pory z tego nie zostało zrobione. W ogóle były wielkie plany, ale kłótnie w tym na dobrą sprawę rządzących partii szyickich doprowadziły do takiego stanu, jaki jest. Ludzie mają dosyć. Przeciętny Irakczyk ma dosyć braku wody, ma dosyć braku elektryczności i ma dosyć także rosnącego ciągle bezrobocia. No właśnie, bo jeśli mówimy o tych kryzysach, teraz jeśli mówimy o protestach, które są udziałem wspierających partie czy zwolenników Muqtady al-Sadra, czy nawet jeśli mówimy o tej irackiej opozycji, partii szyickich na czele z byłym premierem Malikim, to ciągle obracamy się w takich sprawach bardzo podstawowych, to znaczy utarczkach politycznych, czy sprawach tego, kim mają być obsadzone te najważniejsze państwowe fotele. Tymczasem, czy z tego rysuje się jakaś nowa wizja państwa?
Dotychczas nie, bo jak nie będzie między nimi porozumienia, to nie będzie wizji. Wspomniał pan Nuriego Maliki. To jest człowiek, który w moim przekonaniu jest winien wielu problemom irackim. Rządził od 2006 do 2014 i poza nabiciem kabzy sobie i swoim zwolennikom oraz zupełnie niepotrzebnego konfliktu z sunnitami w prowincji Anbar, co doprowadziło do użyźnienia gleby wśród sunnitów, jak pojawiło się państwo islamskie, to niczego nie dokonał. Powiada się w ogóle w Iraku, że w latach 2006-2018 zniknęło gdzieś, bo ropa jest pompowana, jest eksportowana, jest sprzedawana, ale gdzieś z kufrów skarbu państwa zniknęło 400 miliardów dolarów. Irakczycy o tym wiedzą i chcieliby rządu z prawdziwego zdarzenia. Czy on jest możliwy? Ja myślę, że pan Iyad Alawi, były premier, ma rację, kiedy mówi, że dialog powinien być nie tylko między ugrupowaniami szyickimi. Powinien być ogólnonarodowy z udziałem sunnitów i Kurdów. Bo tylko na tak szerokiej płaszczyźnie można wprowadzić pewne zmiany, nową wizję. Ta wizja jest potrzebna, bo wszyscy sąsiedzi Iraku na Półwyspie Arabskim mają swoje wizje. Wizja 25, wizja 30, jak w Arabii Saudyjskiej. Nawet Egipcjanie mają swoją, tylko nie mają bogaci Irakczycy. Mówię bogaci, bo posiadają wszystko. Co posiadają? Przede wszystkim ropę. Mogą mieć też gaz. Na dobrą sprawę są samowystarczalni rolniczo, albo mogliby być, bo południe Iraku to rolnictwo oparte na irygacji, a północ na deszczach w Kurdystanie. Tylko tym musi ktoś zarządzać, ale nie politycy, którzy mają tylko osobiste ambicyjki i dotarcie do zasobów państwowych. Jest jeden człowiek, który parokrotnie już reagował. Nie polityk, bo on jest, mam na myśli Ajatollaha Sistaniego, szefa szyitów wszystkich. Jego fatły, czyli werdykty o charakterze religijnym, ale miały znaczenie polityczne, doprowadziły do bardzo wielu istotnych decyzji. To on na przykład, kiedy powstała groźba, że państwo islamskie po zagarnięciu Mosulu i zbliżaniu się do Bagdadu może przez zachodni Irak, kiedy zajęto Felludzie, to jest miasto, z której do siedziby, do centrum szyitów w Nedziefie jest 120-150 kilometrów. Wtedy na jego wezwanie powstała tak zwana mobilizacja ludowa. Oddziały, no trochę tak jak powszechnego powołania do wojska. Kto przekazał broń? Iran. Bo obawiał się, że jeszcze trochę i państwo islamskie dojdzie na kilkadziesiąt kilometrów, a było w zasadzie na kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Iranem. Z tą mobilizacją ludową, zwaną z arabska Hashd al-Sha'bi, jest problem, ponieważ nie chcieli się połączyć z armią. Formalnie za rządów Hajdara Abadi zostali włączeni, ale część utworzyła samodzielne milicje, których jest kilka. I dziś, gdy jeśli nie dojdzie do porozumienia, a dojdzie do konfliktu, to każda ze stron w tym konflikcie na dobrą sprawę na dziś między szyickim ma swoich bojowników. Muqtada Sadr miał kiedyś do walki z Amerykanami swoją armię Mehdiego. Rozwiązał ją w 2008 roku, ale ma dziś tak zwane brygady pokoju. To jest też kilkadziesiąt tysięcy pod bronią. Hashd al-Sha'bi formalnie jest w ramach sił zbrojnych, ale jego obecny przywódca, którego niedawno słuchałem jakiegoś wywiadu dla Al Jazeera, powiada, że my powinniśmy być neutralni wobec tych dwóch kłócących się w obozie szyickim.
To może wszystkich pogodzi, przynajmniej na razie pogodzą wysokie upały, bo zdaje się, że w Bagdadzie te notowane teraz są jakieś rekordowe, 50 stopni Celsjusza. No tak. Jak się ogląda zdjęcia choćby z dzisiejszej demonstracji, bo Muqtada Sadr wezwał dziś swoich zwolenników na wspólną modlitwę do tej zielonej strefy zakazanej, to większość idzie z parasolami. Jest taka opowiadana przez Irakczyków historyczna anegdotka, skąd by baby takie upały, ale oni to opowiadają z uśmiechem cudzoziemcom. Ano stąd, że jak kiedyś w czasach przynależności tych terenów całego dzisiejszego Iraku do Imperium Osmańskiego, sułtan mianował nowego gubernatora Basry. To jest miasto portowe i centrum na południu Iraku, ale jednocześnie po obu stronach Siat el-Arab są największe gaje palmowe w całym Iraku. Tam się ilość drzew liczy w milionach. Pojechał tam złożyć wizytę w lato i zetknął się z taką samą, z takimi samymi upałami i powiada, skąd u was te upały? Prawdopodobnie człowiek z pochodzenia był, powiedzmy, albo z Azji Mniejszej, Istambułu, a może z posiadłości europejskich, tureckich. Na co mu odpowiedziano, muszą być, żeby dojrzały daktyle w takim słońcu. No to przecież to bardzo proste. Żeby się tego pozbyć, wycinamy drzewa palmowe. Oczywiście do tego nie doszło, ale ta anegdota uświadamia, że zwłaszcza dwa miesiące, lipiec, a zwłaszcza sierpień, są szczególnie w Iraku upalnymi. A może wycięcie tych drzew by pomogło? Nie pomoże. Ambasador Jan Natkański, były ambasador RP w Sudanie i Egipcie, był gościem raportu o stanie świata. With a force, yeah. Blessings we are reap and we coursing on full. Oh, in a rise and boast. Yeah, we give thanks like we need it the most. We have to give thanks like we really supposed to be thankful. Blessings all for my life and my thank God for the journey, the earnings are just for the plus. Yeah, and gratitude is a must. Yeah, we see blessings fall by my right hand. Bust a toast for the friends that take off. Third form, me say, make me try a thing. And you know it formed out to be a fire thing. Now up on stage with chronic say I sing. Yeah, see me all diggy soon, get the higher ring. Like, hello, brother, me say, I had to shout ya. Saw your poster, spectacular photo. Keep it burning, yes, that's the motto. If me the butter, pass through your soul. To gamble in a life, man. Me have to thank God for the journey. The earnings are just for the plus. Yeah, and gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall. So I'm here to give him the glory, I'm here to lie, Jah knows my passion ignited. Got the music, get me excited. I'm coming like a potion. Mm-hmm. Blessings all for my life and my thank God for the journey, the earnings are just for the plus. Yeah, and gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall by my right hand. Bust a toast for the friends, we take off every load one time. Bitch, sit down in a class and we board, then all is said. I thank God for the journey, the earnings are just for the plus. Yeah, and gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall by my right hand. Bust a toast for the friends, we take off every load one time. Did sit down in a class and we pour then all is said road and we go on with the road. Toast. Yeah, toast. Yeah.
Młoda jamajska wokalistka o pseudonimie Kofi w raporcie i piosenka Toast. O jamajskich toastach i świętowaniu jeszcze dziś w programie. A teraz, tak, zgadli Państwo, czas na świat z boku. Grzegorz Dobiecki, na co dzień główny gospodarz programu Dzień na Świecie w telewizji Polsat News. Dziś o trudnych, symetrycznych i asymetrycznych wyborach. Czyli o tym, co powstałoby z połączenia osła i słonia. Ani chwili spokoju. Tylko o człowieku, podejmuj decyzje, rozstrzygaj dylematy, dokonuj wyborów. I tak w kółko, przez całe życie. Mieć czy być, kawa czy herbata, razem czy osobno, hetero czy homo, czy bi, czy trans, czy plus, rower albo samochód, patriota czy hołota, rak albo zawał, franki czy złotówki, wiedza albo siła, nad morze czy w góry, Bach czy Beethoven, rodzina lub kariera, gluten lub laktoza, z Rosją czy z Niemcami, rano czy wieczorem, a może wcale. Na szczęście, żeby ci życie ułatwić, są tacy, co ogarną rozmaite dziedziny, przypiszą do nich odpowiednie poglądy, po czym całość zepną w zgrabny pakiet i ofiarują ci jako program oraz zbiór zasad twojego obozu, twojego plemienia, twojej bańki. Teraz, jeśli dar przyjąłeś, już od innych baniek będziesz się odbijał, gdybyś nawet niebacznie się do którejś zbliżył. Poglądy masz zszyte gęstym ściegiem, wzmocnionym zwłaszcza po brzegach. Niczego przenicować, odpruć ani dosztukować się nie da. Teraz już albo, albo tertium non datur. Narodowiec nie będzie chorążym stęczowym sztandarem. Antifa nie pójdzie w maryjnej procesji. Proklimatyczny antyszczepionkowiec? Wolne żarty. Wielkorus za wolną Ukrainą? Mrzonka. Liberalno-konserwatywny socjalista z eseju Kołakowskiego? Nie, takiego zwierzęcia nie ma. A właśnie, że jest, a przynajmniej może być. Tak mniej więcej zakrzyknęły wspólnie dwie grupki demokratów i republikanów, dając popis obywatelskiej postawy. Amerykanie nie chcą już wpadać do rowu, jaki dzieli dwa obozy. Dość mają politycznego ekstremizmu, trzeba powołać do życia nową partię. Ma się ona nazywać Forward, co może się kojarzyć z przewijaniem nagrania do przodu lub przekierowaniem e-maila. Tak czy inaczej kojarzy się z przyszłością, więc dobrze. Nowa formacja porówna programy obu starych wielkich partii, zamiesza, przeleje szumowinę, odcedzi, zagarnie samogęstę i tak dokona się fuzja w ugrupowanie centrowe. Na razie brak mu symbolu, którym, jak to w Ameryce, powinno być jakieś zwierzę. Demokraci mają osła, republikanie słonia, logicznie byłoby więc je ze sobą skrzyżować. Powstałby osłonie. Świetne logo, a jaka nazwa, przynajmniej po polsku, jak tarcza. Partio, osłoń nas przed radykałami, przed wszelką skrajnością osłoń. Niestety takiego zwierzęcia nie ma. A jeśli nawet przyjdzie na świat, wnet zaryczy je tabun osłów, zadepcze stado słoni. O naiwni osłonie, nie pomni przestrogi Szekspira, biada podrzędnym istotom, gdy wchodzą między ostrza potężnych szermierzy. W ten sposób na sztych wystawiają się symetryści, a niechby i asymetryści, ci, co niekoniecznie zachowują równy dystans do obu wrogich linii. I tak będą uznani za zdrajców, raz przez jeden obóz, raz przez drugi, zależnie od potrzeb i okoliczności. Samozwańczy królowie środka pola grzeszą naiwnością oraz pychą. Zdaje im się, że patrzą na obie strony z góry, z dosiadanej okrakiem barykady, więc widzą więcej, dalej, głębiej. Jak bałamutne i ślepe mogą być te spojrzenia, pokazał swego czasu w wymiarze międzynarodowym tak zwany ruch państw niezaangażowanych. Teraz Moskwa hoduje sobie nowy. No dobrze, dwa obozy i ziemia, pozornie niczyja, między nimi, innego miejsca nie ma, quartum non datur, niezupełnie, pozostaje pobocze. Pokazanie pleców całej tej zawierusze, umowna, jak w piosence Młynarskiego, ucieczka w żurek, korzenioplastyka, medytacja, poezja. Takie zwierzęta istnieją, zaszyte gdzieś po matecznikach i komyszach, tyle że coraz im trudniej znaleźć podobny azyl. Próbuję żyć w wieży z kości słoniowej, pisał Flaubert, ale fala gówna bije o brzeg i kruszy mury.
Lipiec za nami, sierpień już się zdążył rozgościć. W sierpniu kontynuujemy nasz środowy cykl wakacyjnych rozmów pod hasłem Raport Sezon Nieogórkowy. Najnowszy odcinek o cancel culture, czyli kulturze unieważnienia, jest już dostępny, a w przyszłą środę kolejny. Będzie to zaproszenie do wyjątkowego ogrodu. Ogrodu Polskiej Kultury. A zapraszającymi są Dariusz Rosiak i Andrzej Franaszek, autor książki Gwiazda Piołun, ale także Czesław Miłosz, Witold Gombrowicz, Józef Czapski i inni. Grono zacne. I jeszcze jedna ważna wiadomość dziś w programie, ale jeszcze chwilę proszę poczekać. Tymczasem wiadomość najważniejsza, bo nie ma nic ważniejszego niż słowa podziękowania dla Państwa za program, który tworzymy dzięki Państwa ofiarności. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze Raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni Raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home, Aureus, leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl. Hotel Bania Termal Iski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Firma doradcza Crido. Galmet, polskie pompy ciepła. Gdziepolek.pl, wyszukiwarka leków w aptekach stacjonarnych i internetowych. Razem w przyszłość, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Gdańsk, Bytom. Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także BIMV.pl. Kursy online dla inżynierów. Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Cargo Move. Polska firma spedycyjna o globalnym zasięgu. Transport, spedycja, logistyka. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert. www.grupacrb.pl. Agata Fischer. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman Software. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.
Władze Kosowa odłożyły w czasie wprowadzenie nowego prawa, które miałoby nakazywać etnicznym Serbom mieszkającym na północy kraju używanie kosowskich tablic rejestracyjnych. Odłożyły, bo przed 1 sierpnia, gdy prawo miało zacząć obowiązywać, doszło do napięć na granicy w związku z tym. Śledząc media społecznościowe, można było dojść wręcz do wniosku, że Serbia i Kosowo znalazły się w stanie wojny, a nowa wojna na Bałkanach to kwestia godzin. Jak było i jak jest w rzeczywistości, o tym porozmawiam z Martą Szpalą z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim powiemy, co tak naprawdę wydarzyło się na granicy serbsko-kosowskiej czy kosowsko-serbskiej, powiedzmy więcej o tym prawie. Kogo ono ma dotyczyć i na czym miałoby polegać? To znaczy, tutaj są dwie decyzje, które miały wejść w życie od 1 sierpnia. Jedna decyzja faktycznie dotyczy tablic rejestracyjnych, które używane są przez Serbów mieszkających w Kosowie, głównie na północy. Oni używają takich tablic rejestracyjnych, które były wydawane kiedyś przez władze serbskie, w momencie, kiedy jeszcze Kosowo było serbskie, czy było częścią, że tak powiem, wspólnego państwa. No i to są takie, można przypuszczać, że jeżeli Kosowo ogłosiło niepodległość w 2008 roku, no to są to tablice dość stare. I żeby uporządkować tą sytuację, no to władze Kosowa uznały, że te auta trzeba po prostu zarejestrować. I faktycznie kwestia jest taka, gdzie one zostaną zarejestrowane, czy zostaną zarejestrowane w samej Serbii, czy zostaną zarejestrowane w Kosowie, no to już jest jakby kwestia do decyzji poszczególnych osób. Natomiast ile jest takich tablic rejestracyjnych? Szacuje się, że to jest około 10 tysięcy samochodów. Takie są szacunki, aczkolwiek przyznam się szczerze, że jak ja jeżdżę po Kosowie, to bardzo, znaczy po północnej części, bo te osoby, które używają tych tablic, one najczęściej nie przekraczają tej granicy rzeki Ibar, nie jeżdżą z tymi tablicami na przykład do Prisztiny, tylko raczej posługują się nimi tutaj właśnie w tych czterech gminach, które są zdominowane przez mniejszość serbską i przy wjeździe do samej Serbii, bo po prostu osoby, które używają tablic rejestracyjnych nowych, kosowskich, muszą płacić, uiszczać opłatę przy wjeździe do Serbii. No więc używanie takich tablic pozwalało tym Serbom swobodnie podróżować do i z Serbii właśnie z gmin kosowskich, ale władze Kosowa obecne mają trochę inną filozofię, jeśli chodzi o właśnie uregulowanie różnych rzeczy, różnych technicznych kwestii i wychodzą z założenia, że tutaj będą stosować zasadę wzajemności, to znaczy takie reguły, które obowiązują mieszkańców Kosowa. Bo właśnie podobne prawo obowiązuje w samej Serbii. Tak, i że po prostu, że to właśnie chodzi o taką zasadę wzajemności. Tutaj też jest to związane z taką właśnie drugą decyzją, która też miała wejść w życie 1 sierpnia. To znaczy, to była decyzja o tym, że osoby, które będą wjeżdżały na serbskich dokumentach do Kosowa, będą im wydawane tak zwane tymczasowe dokumenty podróży. Po prostu taka kartka wydrukowana z ich danymi, bo dokładnie się tak dzieje, jak mieszkańcy Kosowa jeżdżą do Serbii. Serbia nie uznaje kosowskich dokumentów. I w związku z tym osobom też są wydawane takie tymczasowe dokumenty podróży, no więc teraz na zasadzie wzajemności ma to też obowiązywać Serbów. Czy nie Serbów, tylko że po prostu osoby, które legitymują się serbskimi dokumentami. To miały być te właśnie dwie rzeczy, które miały wejść w życie. Powiedziałabym, że to jest właśnie też taka kwestia, że te relacje kosowsko-serbskie faktycznie ostatnimi czasy są dość mocno napięte. To wynika przede wszystkim z wyczerpania się takiej formuły dialogu. My tutaj od 2011 roku mieliśmy dialog, tak zwany dialog prowadzony pod auspicjami Unii Europejskiej, właśnie, który miał na celu normalizację relacji obu państw. Bo jednak są to dwa państwa, które sąsiadują ze sobą, które kiedyś tworzyły jedno państwo i jakby no rozpad tego wspólnego państwa spowodował, że jest jakby mnóstwo kwestii technicznych do ustalenia. To były kwestie archiwów, to były kwestie właśnie nawet wyznaczenia. Kosowarzy mówią granicy, Serbowie mówią linii administracyjnej, właśnie przejęcia kontroli nad tą granicą w miejscu, gdzie Kosowo graniczy z samą Serbią. I część te porozumienia różni z implementacją, ale one były na początku właśnie, udawało się pewne rzeczy uzgodnić, ale już mniej więcej od
8 lat właściwie tutaj. To jest taki proces, w którym się jakby nie udaje tych kwestii technicznych załatwić. I to wynika przede wszystkim z tego, że Serbia jakby rozpoczęła ten dialog przede wszystkim dlatego, że liczyła na członkostwo w Unii Europejskiej. I od tych postępów tego dialogu miało też zależeć proces integracji tego państwa z Unią Europejską. Natomiast w momencie, kiedy ta perspektywa członkostwa w tym momencie jest jakby bardzo oddalona, no to Serbia też trochę nie ma interesu, żeby jakiekolwiek porozumienia z Kosowem zawierać, bo to był taki element też nacisku, powiedziałabym, Serbia ustępowała Kosowu w momencie, kiedy na przykład chciała osiągnąć coś w relacjach z Brukselą. Ta dynamika wyglądała w ten sposób, a teraz sama pozycja Serbii na Bałkanach jest mocniejsza, szans na perspektywę członkostwa, na członkostwo nie ma. No i w związku z tym to są raczej takie właśnie, powiedziałabym, jednostronne ruchy. Kosowo próbuje w jakiś tam sposób pewne kwestie uregulować, no tak właśnie jakby stosując tą zasadę wzajemności. O tej polityce kosowskiej, serbskiej jeszcze powiemy, ale wróćmy jeszcze do tego, co wydarzyło się na granicy. Co można rozumieć przez to sformułowanie, które pojawiało się dość często w przekazach medialnych, czyli wzrost napięć. Na ile to był wyjątkowy wzrost napięć? Bo zdaje się, że w poprzednim roku mieliśmy do czynienia z wprost bliźniaczą sytuacją, która wówczas nie wywołała aż takiej atencji medialnej. Tak, znaczy ja bym powiedziała, że zdecydowanie jeśli chodzi o napięcia w terenie, to we wrześniu zeszłego roku one były zdecydowanie większe. To były zdecydowanie dłuższe protesty. Serbia wtedy postawiła armię w stan gotowości bojowej. Mieliśmy takie demonstracyjne przeloty migów serbskich nad granicą. Armia wyszła z koszar, więc to faktycznie były takie dość poważne niepokoje. Natomiast w tym momencie cała sytuacja się naprawdę rozwiązała w ciągu 12 godzin. Więc to było dość szybko, a właśnie może też dlatego, że ta uwaga mediów się bardzo skupiła na tym, co się tam dzieje, bo mówi się o wzroście napięcia. Znaczy napięcie na pewno jest tak, że jeśli chodzi o te cztery gminy na północy Kosowa, to to napięcie cały czas jest. To napięcie jest i ta sytuacja jest tam bardzo trudna. To jest taki stan trochę permanentny. Natomiast same protesty, ciężko powiedzieć, że one były jakby efektem niezadowolenia mieszkającej tam ludności. Mniejszość serbska w Kosowie jest w bardzo trudnej sytuacji, bo to jest tak, że oni nie ufają władzom albańskim, tak, władzom kosowskim. Traktują ich jednak jakby wrogo. Większość tych ludzi wciąż się nie może pogodzić z tym, że żyje w państwie, które już nie jest państwem serbskim. Bo dodajmy jeszcze większość Kosowian to Albańczycy. Tak, większość Kosowa rozstrzygają Albańczycy, mniej więcej teraz w tym momencie to jest 1 800 000 mieszkańców, z tego szacuje się, że 100 tysięcy, 120 tysięcy to są Serbowie, w Kosowie też mieszkają inne mniejszości, takie jak Bośniacy, Turcy. Natomiast ta pozycja to jest taka trochę pozycja między młotem a kowadłem, bo to z jednej strony właśnie jest ta Prisztina, która jest jednak obca i wroga, tak jest postrzegana, a z drugiej strony jest Belgrad, który jednak tą mniejszość instrumentalizuje. Więc to nie jest tak, że ten dialog, który jest prowadzony, to on jest prowadzony właśnie po to, żeby ludziom w Kosowie Serbom żyło się lepiej. To jest element jakby gry politycznej Belgradu na arenie regionalnej, w stosunkach z Unią Europejską. To jest karta przetargowa. Ta mniejszość jest, żeby miał trochę zakładnikiem interesów Belgradu właśnie w stosunku do Brukseli czy w stosunku do Waszyngtonu. I tak jak powiedziałam, kompromisy są osiągane wtedy, kiedy Belgradowi na tym zależy. W tym momencie jakby właściwie nie ma takich liderów politycznych, którzy by reprezentowali tą mniejszość. Był taki słynny polityk Oliver Ivanović, on został zabity najprawdopodobniej przez samych Serbów, bo on tutaj bardzo mocno krytykował politykę Belgradu i właśnie takie instrumentalizowanie tej mniejszości. Więc mamy takich liderów politycznych, którzy są na liście sankcyjnej Stanów Zjednoczonych, którzy po prostu kontrolują tą mniejszość za pomocą właśnie środków finansowych, służb specjalnych, środków finansowych, które płyną z Belgradu. I te protesty też takie były. To nie było tak, że ludzie weszli na ulicę, bo są
sfrustrowani, tylko po prostu Belgrad teraz w tym sezonie ogórkowym potrzebował takiej właśnie manifestacji na granicy. Ale też można by zadać pytanie właśnie, dlaczego potrzebował i o co chodzi z tym instrumentalizowaniem mniejszości, bo oczywiście jest to też element polityki przywódcy Serbii, prezydenta Aleksandra Vučića. Czyli wywoływanie konfliktów, podpalanie konfliktów, często jednak umyka nam jednak ta najważniejsza przy tym sprawa. Dlaczego właściwie tak jest? To jest jedyny sposób na utrzymanie się przy władzy? Ja bym powiedziała, że to służy dwóm celom. Jakby na użytek wewnętrzny i na użytek zewnętrzny. Na użytek wewnętrzny to jest faktycznie tak, że obecne elity rządzące w Serbii utrzymują, czy budują taką narrację, że Serbowie są otoczeni przez wrogów, zagrożeni. To bardzo przypomina lata powiedziałbym 80., że wszyscy sąsiedzi im zagrażają i po prostu tylko obecne przywództwo właśnie w postaci Aleksandra Vučića jakby jest w stanie tych Serbów obronić. To jakby tak ma właśnie budzić niepokój wśród ludzi, niechęć do zmiany, niechęć do kontestowania władzy tej, która rządzi, która też rodzi bardzo dużo frustracji, znaczy rodzi frustracji społecznej, jak ona jest, że jest skorumpowana, że jakby nie ma demokracji, że ten rozwój gospodarczy sprzyja tylko bogatym, a niekoniecznie właśnie dołom społecznym. To się mówi właśnie na Bałkanach weekendowe wojny Aleksandra Vučića. One służą właśnie podsycaniu tej niepewności społecznej i to się tak właściwie dzieje regularnie. W zależności od miesiąca mamy jakby różnych wrogów. W zeszłym miesiącu były napięcia z Chorwacją z kolei, tak? Więc to w zależności od potrzeby to jest taki jakiś rodzaj kryzysu w relacjach z sąsiadami wywoływany. Natomiast na użytek zewnętrzny, i to jest bardzo istotne, no Serbia, jak wiemy, nie przyłączyła się do unijnych sankcji wobec Rosji. Z samego Belgradu no, płynęły gesty solidarności z Rosją. Wiemy, że Serbia jako kandydat do Unii Europejskiej powinna się do tych sankcji, tak jak pozostałe państwa bałkańskie, przyłączyć i że tutaj były mocne naciski na Belgrad. I tak naprawdę pokazywanie siły swojej i wpływów regionalnych właśnie poprzez różne mniejszości, mniejszość serbską w Bośni i Hercegowinie, w Czarnogórze, w Kosowie, Serbia po prostu pokazuje Zachodowi, żeby za mocno na nią naciskał. Bo jeżeli te naciski będą za mocne, no to Serbia jest w stanie jakby podpalić całe Bałkany. I temu właśnie takie manifestacje służą, żeby pokazać, że po prostu Serbią się trzeba liczyć i trzeba jej odpuścić i trzeba tolerować raz jej taką politykę, która idzie w kontrze do polityki innych państw europejskich, jeśli chodzi o konflikt w Rosji. Dwa, jeśli chodzi o też takie właśnie autorytarne zapędy. I temu też takie manifestacje służą. Myślę, że ta manifestacja jakby ona się odbyła wtedy i ona do Kosowa także dlatego, że właśnie to znaczy dużo zmieniła na Bałkanach wojna na Ukrainie. Kosowo eksploatuje bardzo ten wątek, że Serbia jednak stanęła po stronie, czy może nie stanęła, ale tak to jest odbierane, że jakby nie wykazała się lojalnością wobec partnerów z Unii Europejskiej, że ta polityka wobec Rosji jest bardzo taka ambiwalentna, a Kosowo jest lojalnym sojusznikiem Zachodu, tak? Pomaga Ukrainie, szkoli żołnierzy ukraińskich, przyjmuje uchodźców i że na tym kontraście Kosowo chciało wzmocnić swoją pozycję międzynarodową wobec no, zdecydowanie silniejszego i bardziej wpływowego sąsiada. No i to też był taki właśnie trochę test tego, czy po pół roku, czy po wojnie na Ukrainie, po której stronie stanie Zachód? Czy poprze stanowisko serbskie i będzie zmuszało Kosowo do ustępstw, bo tak to się dzieje bardzo często, czy jednak te postulaty kosowskie zostaną przyjęte? Bo o tym wzroście napięcia, o którym pan mówił jesienią zeszłego roku, no to Kosowo było w stanie przeforsować pewne rozwiązania, wytrzymać to jakby rosnące napięcie i presję międzynarodową. Teraz to się skończyło bardzo szybko zawieszeniem tych ustaw, ale myślę, że to właśnie wynikało też z tego, że z rozpalenia sieci społecznościowych, tak? Znaczy, że właściwie tutaj mieliśmy do czynienia z taką wojną, która się zaczęła na Twitterze, tak? I że to nie było tak, że te napięcia były tam na miejscu, ale trzeba było szybko coś zrobić właśnie po to, żeby właściwie uspokoić środowisko dziennikarskie, powiedziałabym bardziej, czy właśnie osoby aktywne na mediach społecznościowych, a niekoniecznie tą sytuację, która się tam wydarzała. No właśnie, bo mieliśmy wprost kampanię dezinformacyjną. Pytanie, dlaczego to znalazło tak podatny grunt właśnie teraz, też jest chyba uzasadnione.
Ja bym powiedziała, że to jest trochę tak, że no tak działają też media społecznościowe. To jest jakby problem rzeczywiście, że podawanie informacji szybko stało się istotniejsze niż sprawdzenie jej. I myślę, że dużo osób wpadło w taką pułapkę w ostatnią niedzielę, że w związku z tym, jak się Serbia ostatnio zachowuje, jak właśnie ma wizerunek, to wydawałoby się to dla osób, które nie znają sytuacji w regionie, no wydawało się to takie dość prawdopodobne, tak, że mogło się coś takiego wydarzyć. No oczywiście też jest tak, że jakby Bałkany teraz szczególnie, no jakby są trochę na celowniku jakby różnych kampanii dezinformacyjnych, antyzachod, w zależności od jakby społeczeństwa antyzachodnich, no jakby na pewno byłoby na rękę Rosji teraz jakby rozniecenie jakiegoś konfliktu na Bałkanach. Moim zdaniem to jest w tym momencie niemożliwe, bo no Bałkany to jest enklawa otoczona przez państwa unijne i państwa natowskie. No właśnie, bo jeszcze chciałem zapytać o międzynarodowe siły. Mamy w Kosowie wciąż międzynarodowe siły natowskie właśnie. Są gotowe do interwencji w przypadku zagrożenia stabilności, tak mówił niedawno sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Nie trzeba być specjalnym obserwatorem, żeby dojść do wniosku, że czas dużych misji stabilizacyjnych czy pokojowych misji powoli się kończy, że wiele misji ONZ trudno nazwać sukcesem też. Jaką rolę pełnią siły NATO w Kosowie? Jak one są rzeczywiście istotne dla zachowania bezpieczeństwa i jak są postrzegane przez społeczność w szerszym ujęciu państwowym tutaj myślę, która te siły gości. W tym momencie w Kosowie przybywa około 3000 żołnierzy NATO. To są głównie siły węgierskie, austriackie, amerykańskie. Nasz kontyngent polski jest chyba piąty pod względem liczebności, to jest 217 osób. Taka opcja faktycznie zaatakowania Kosowa, która spowodowałaby uruchomienie jakby armii europejskich, żołnierzy, którzy tam stacjonują, no powiedziałabym, byłaby trochę misją satrańczą z punktu widzenia Serbii. To znaczy, to byłoby takie działanie, które by się bardzo skończyło jakby bardzo ostrymi sankcjami na Serbię. Serbia nie jest Rosją, jest jednak małym krajem i nieprzestrzeganie takich zasad właśnie i jakby przekroczenie granicy, no to byłoby jednak poważnym naruszeniem jakby zasad, które Serbia, chcąc przystąpić do Unii Europejskiej, deklaruje. Oczywiście jakby są możliwe inne scenariusze na Bałkanach, które tak by już jakby Rosja ćwiczyła na Ukrainie, to znaczy właśnie jakiś rodzaj zamieszek, które się przeradzają w jakieś takie incydenty zbrojne i to oczywiście jakby jest prawdopodobne, bo wtedy właśnie ten agresor nie jest tak, nie można go tak jednoznacznie zidentyfikować. Natomiast no jakby wciąż się tak jest, że po prostu mamy większość krajów regionu, oprócz Serbii i Bośni i Hercegowiny, jest w NATO, a w Kosowie są wojska NATO i to jest jeden z, tak, to jest bardzo liczny kontyngent, zdecydowanie liczniejszy niż armie niektórych państw regionu. Więc ta rola stabilizacyjna, na pewno jeśli chodzi o jakby różne misje ONZ-owskie czy stabilizacyjne, to jednak te misje na Bałkanach, szczególnie misja w Kosowie, ale też misja w Macedonii w 2001 roku, to były misje, które się zakończyły sukcesem. Znaczy, że one jednak doprowadziły do zakończenia walk, do rozdzielenia stron walczących. W przypadku Macedonii było bardzo szybko. To było bardzo szybkie, a w przypadku Kosowa no to też jest tak, że w tym momencie mamy państwo, które się z trudem, ale jednak rozwija i buduje swoje instytucje państwa. No właśnie, jakim państwem jest dziś Kosowo? Pisała pani jakiś czas temu w Tygodniku Powszechnym, że mieszkańcy Prisztyny żartują, że epidemia pokazała Europejczykom, jak to jest żyć w Kosowie. To jak to jest żyć? To znaczy, no mieszkańcom Kosowa na pewno jest bardzo, bardzo trudno, dlaczego epidemia pokazała mieszkańcom Kosowa, jak to jest żyć tam, dlatego że... Europejczykom, tak, że Kosowo jest jedynym państwem właściwie tutaj na naszym kontynencie, które wciąż potrzebuje wiz do Unii Europejskiej. I to jest bardzo duży problem, no ponieważ jakby każdy tutaj wyprawa na wakacje wiąże się po prostu z kolejkami na granicy, że młodzi Kosowarzy nie mogą wyjeżdżać tak jak chcą i podróżować po całej Europie, tylko jednak po prostu są jakby zamknięci w swoim małym państwie. Natomiast jakby faktycznie jest tak, że powiedziałabym w Kosowie, co jest jeszcze, to jest jednak nadzieja. To znaczy to jest takie poczucie, że wreszcie mamy swoje państwo,
Ono jakby jest pełne różnych mankamentów, ale powoli je budujemy. Jak teraz się jedzie do Prisztiny, to czy w ogóle do Kosowa, to można zobaczyć boom budowlany, bo jednak to państwo zostało bardzo zniszczone podczas konfliktu w 1999 roku i teraz jakby ta tkanka jakby mieszkalna się też odbudowuje. Oczywiście to jest tak, że ta gospodarka jest dość słaba, bo Kosowo jest krajem, który jest poza tymi głównymi szlakami wymiany handlowej, no to też jest państwo, które właśnie przez długi czas było w takim zawieszeniu, tak? Najpierw jako protektorat międzynarodowy, później ta niepodległość, która też jest taka, jeszcze też jest kontestowana przez Serbię, więc to nie jest kraj, gdzie się jakby inwestorzy przyjeżdżają i chętnie inwestują. Zresztą to dodajmy, że nie tylko przez Serbię, bo jest szereg krajów nawet w ramach Europy, które wciąż nie uznają niepodległości Kosowa. Tak, oczywiście tak jest, natomiast jakby to jest też bardzo młode społeczeństwo. 40% mieszkańców ma poniżej 25 lat, więc to też daje bardzo duży potencjał do tego, żeby właśnie coś budować. Mieszkańcy Kosowa są przede wszystkim też dumni z tego, że byli w stanie odsunąć od władzy kiedyś bohaterów, tak zwanych partyzantów, czyli przywódców Armii Wyzwolenia Kosowa, którzy się okazali być bohaterami czasu wojny, ale już niekoniecznie sprawnymi mężami stanu na czas pokoju. Na całych Bałkanach mamy właśnie tak raczej takie autorytarne reżimy, na pewno oparte na po prostu silnej kontroli państwa przez elity rządzące, do takiego zawłaszczenia państwa, które powoduje, że zmiana rządzących jest bardzo trudna, wspominając między innymi Czarnogórę, gdzie mieliśmy jedną partię rządzącą przez 30 lat, a Kosowo, mieszkańcy Kosowa byli w stanie to zrobić, byli w stanie zmienić władzę i teraz mamy nowe elity, które się tak naprawdę uczą rządzenia państwa, jakby proponują trochę inne rozwiązania, więc tego na pewno mieszkańcy Kosowa są bardzo dumni i powiedziałabym, że to, co czasami uderza, biorąc pod uwagę trudną historię tego państwa, to jest jednak taki optymizm, że po tych wojnach, które jakby nawiedziły Kosowo, po tym jak Albańczycy i też Kosowarzy funkcjonowali w Jugosławii, gdzie byli jednak obywatelami drugiej kategorii, to teraz oni mają poczucie, że już może być tylko lepiej, tak? Znaczy, że państwo nasze wciąż jest słabe, jest też skorumpowane w niektórych miejscach, mamy duże podziały społeczne, ekonomiczne przede wszystkim. Natomiast jakby budowa państwa bardzo długo trwa, nam jakby Kosowo jako takie nigdy niepodległe nie było, no więc to jest ta państwowość jest takim nowym, które się trzeba nauczyć, tak? Bo jednak tutaj powiedziałabym, że mieszkańcy Kosowa są trochę podobni, to jest trochę taka historia podobna do naszej, tak? Że państwo było zawsze wrogiem Albańczyków z Kosowa, bo było zawsze obce. Była to albo Imperium Otomańskie, albo to była Jugosławia, a teraz wreszcie mają swoje państwo i z mozołem je budują. Marta Szpala z Ośrodka Studiów Wschodnich była gościem raportu o stanie świata. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Na koniec w raporcie o Jamajce. Jamajka obchodzi właśnie 60-lecie niepodległości i dzieje się to w czasie szczególnym, w czasie, gdy w kraju coraz częściej mówi się o pełnej niezależności tego wyspiarskiego państwa na Karaibach. Hasłem przewodnim obchodów 60-lecia niepodległości i głównym przesłaniem ma być powrót do świetności kraju. A ze mną dr Bartosz Wójcik z lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, członek Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Dzień dobry. Dzień dobry. Zwykle, niestety, chcę się powiedzieć, mówimy w raporcie o sprawach trudnych, ważnych, ale niepokojących. Szukamy drugiego, trzeciego dna, ale w przypadku Jamajki przynajmniej wyszliśmy dziś od celebracji, od świętowania, bo dlaczego by nie? Zobaczymy, w jakich nastrojach tę rozmowę skończymy. Ale pytanie brzmi, czy 60-letnia Jamajka ma się czym pochwalić? O jakiej świetności dzisiaj się mówi? Na pewno ma się Jamajka czym pochwalić, bo oczywiście jest to coroczna celebracja, no w tym roku bardzo okrągła, bo na Jamajce świętowanie w sierpniu trwa przynajmniej tydzień. Od 1 sierpnia, czyli od święta emancypacji, jest to wydarzenie na całych Karaibach bardzo istotne, bo zakończyło przynajmniej formalnie, przynajmniej od strony prawnej, epokę niewolnictwa, a kulminacją w przypadku Jamajki jest właśnie dzień 6 sierpnia, czyli coroczna celebracja niepodległości. I oczywiście Jamajka w tym roku
bardzo hucznie obchodzi i próbuje odnaleźć siebie na nowo, próbuje przypomnieć światu o swoich dokonaniach, a dokonania kulturalne są, dokonania ekonomiczne również, ale niestety z tych ekonomicznych Jamajka mniej bezpośrednio korzysta. Natomiast takim pierwszym, głównym do tej pory rozsławiającym Jamajkę dokonaniem to jest 6 gatunków muzycznych. Bo my często myślimy o reggae jako o takim monolicie. Mówimy jako osoby, które może mniej interesują się bezpośrednio różnorodnością muzyki jamańskiej, ale jest i muzyka mento, taki protoplasta muzyki reggae. Zanim pojawiło się reggae, była muzyka ska, muzyka rocksteady. To są lata 60. Później reggae, najbardziej znane, rozpopularyzowane przez no, na przykład Boba Marleya, rzecz jasna. Ale później mamy i muzykę dub, muzykę dancehall. Mamy też muzykę klubową, która z Jamajki wiele czerpie. I to na przykład UNESCO również zauważyło. I Kingston, czyli stolica Jamajki, jest uznana przez UNESCO jako właśnie miasto muzyki i reggae stało się dziedzictwem w tym momencie, no, jamańskim dziedzictwem ludzkości, czyli jest celebrowane jako kultura niematerialna. Panie Bartoszu, skoro wspomina pan o muzyce, o reggae, my Jamajkę kojarzymy, choć nie chcę tutaj być głosem jakiejkolwiek większości czy społeczności, ale wielu kojarzy Jamajkę, o i tak będzie lepiej, właśnie z muzyką, z reggae, też ze sportem, z subkulturą Rastafarian. Jamajczycy chcą być wciąż tak kojarzeni, czy jednak dusza i serce Jamajki dziś bije gdzie indziej? Na pewno chcą być kojarzeni z muzyką, bo to daje im unikatową tożsamość na świecie, ale też na Karaibach. Bo wiele wysp, wiele też mniejszych wysp niż Jamajka, ma swoje lokalne gatunki, które tak się nie przebiły globalnie. Prawda? Na Barbadosie muzyka tuk, wschodnie Karaiby muzyka zouk, soca na Trinidadzie i tak dalej. Więc bardzo Jamajce zależy, żeby być kojarzoną. To też ma miejsce, chociażby jak nagrody Grammy są przyznawane, bo wcale nie jest tak, że każda jamańska artystka czy każdy artysta wykonujący reggae już otrzymał to Grammy, ale też w momencie, kiedy na świecie pojawiają się festiwale muzyki reggae, tak jak w Polsce jest wielki festiwal, ponad 20 lat już istnieje w Ostródzie, to tam się pojawiają na przykład osoby z konsulatu czy z ambasady Jamajki, oficjalnie wysyłane z prelekcją, z prezentacją, bo w ten sposób Jamajka próbuje przypominać, że jest kolebką właśnie tej muzyki. Powiedział pan o sporcie, to jest bardzo istotny element tożsamości jamańskiej. W ostatnich czasach, w tym roku chociażby, potrójny sukces jamajskich lekkoatletyczek, bo jest 100, 200 i 400 metrów, tam wiele medali. Shelley Ann Fraser Price, Elaine Thompson Hera i Sherika Jackson, ta trójka świetnych lekkoatletyczek. Wcześniej oczywiście przez lata dominował Usain Bolt, Asafa Powell i tak dalej, i tak dalej. Krykiet jest też istotny, nie tylko lekkoatletyka. Więc te dwie takie odnogi tożsamości, to są też mocno rozrywkowe, więc w ten sposób też są atrakcyjne. Są bardzo istotne dla obydwu partii rządzących, bo to jest system dwupartyjny i niezależnie czy jest partia lewicowa, czy prawicowa, te dwa aspekty są wspierane. To teraz panu zacytuję kogoś. Ciekawe, czy pan wie, kogo będę cytował. Naród bez wiedzy o swojej przyszłości, pochodzeniu i kulturze jest jak drzewo bez korzeni. Kto to powiedział? To są najczęściej słowa przypominane, jeśli chodzi o historię Jamajki, bo to są słowa Marcusa Garvey'a. A Marcus Garvey jest postacią skomplikowaną, natomiast bardzo istotną też już oficjalnie teraz dla Jamajki. O Marcusie Garveyu jeszcze później porozmawiamy, natomiast w ogóle chciałem zapytać o historię, bo jak się wydaje, dla Jamajczyków ta historia, co też widać w kontekście obchodów 60-lecia niepodległości, jest bardzo istotna. Tak, bardzo się szczycą, tym bardziej, że to była historia burzliwa i to była historia protestów zbrojnych. To znaczy osoby zniewolone nie godziły się na to zniewolenie.
Więc Jamajka jest tą wyspą, tak jak chociażby Haiti, gdzie było bardzo wiele protestów, bardzo wiele zbrojnych prób obalenia tyranii imperialnej za czasów niewolnictwa. One były w różny sposób udane, to znaczy były tłumione, ale też udało się Jamajczykom i Jamajkom, ja tutaj podkreślam, bo jedną z bohaterek narodowych Jamajki jest przywódczyni właśnie takich rebelianckich grup, czyli Neni, grup Marunów, grup, które schowały się w górach i stamtąd też prowadziły taką partyzantkę przeciwko właśnie siłom brytyjskim. Więc bardzo Jamajka w swojej historii podkreśla tę rolę, choć taką rolę protestu, rolę rebelii, choć jednocześnie też próbuje żonglować i to było bardzo ciekawe, gdy właśnie Jamajka odzyskiwała niepodległość, czyli 60 lat temu, bo ówczesny premier oficjalnie w sposób, bym powiedział, bardzo dyplomatyczny swoją mowę skonstruował, żeby też podkreślić pewną zgodę, która jest po obydwu stronach, czyli że Wielka Brytania wówczas doceniła rozwagę kraju i mieszkańców Jamajki, natomiast Jamajka też zrozumiała znaczenie Wielkiej Brytanii. Taki jest wydźwięk tej mowy z roku 62. Natomiast bardzo, bardzo do tej pory podkreślana jest właśnie rola niezgody Jamajki, Jamajczyków, Jamajek na kolonizację. Do tych relacji z Wielką Brytanią, do sprawy kolonializmu czy neokolonializmu też jeszcze wrócimy, ale chciałem zatrzymać się raz jeszcze na historii. Rozmawiał pan z Maciejem Okraszewskim z działu zagranicznego, którego serdecznie pozdrawiamy, o Bobie Marleyu, bo i to nazwisko oczywiście musi w tej rozmowie paść. Dlaczego on do tej pory nie został bohaterem narodowym Jamajki, choć inni zostali, zresztą i Bob Marley pewnie zostanie. Jamajka to oczywiście nie tylko Bob Marley, Jamajka to także przywołany już przed chwilą Marcus Garvey, bohater narodowy, ideolog czarnego nacjonalizmu. Powiedzmy, czym był, czy czym jest czarny nacjonalizm, jak dzisiaj jest postrzegany Marcus Garvey? Postrzegany jest jako taki trochę ojciec założyciel, trochę architekt, bym powiedział, myśli wyzwoleńczej. On oczywiście imał się różnych zajęć, bo i próbował zbudować taki, bym powiedział, biznes, który ekonomicznie miał wspierać czarną społeczność. Zajmował się też filozofią w praktyce, więc był mówcą, był pisarzem tak naprawdę też. Natomiast on jest postrzegany bardzo w tym momencie formalnie również, to znaczy są instytucje na Jamajce, takie jak Liberty Hall, czyli miejsce, instytucja kultury, instytucja publiczna, która zajmuje się dziedzictwem Marcusa Garveya. Ono znajduje się w Kingston, w dość takim prominentnym miejscu. Niedaleko jest na przykład Instytut Jamajki, zajmujący się kulturą Jamajki. Więc zmieniło się jego postrzeganie, bo przez lata też był traktowany jako trochę dziwak, jako trochę osoba, która była mąciwodą, która, prawda, psuła relacje z koroną brytyjską. On oczywiście, jego wizerunek znajduje się i na monetach, na banknocie, na znaczkach. Jest ulica, która biegnie przez centrum też stolicy Jamajki. Choć jednocześnie jest pewien kłopot, szczególnie wyższa klasa Jamajki ma do tej pory z nim częściowo problem, bo on też w swoim życiu, w swojej biografii miał takie elementy nie tyle buńczuczne, co bym powiedział pompatyczne. I też są, bym powiedział, grupy po prostu na Jamajce osób, nawet publicznych, które niezbyt oficjalnie go popierają. Natomiast jest to istotna dla kultury jamańskiej bardzo postać, która już formalnie jest wspierana i to jest istotne. Jest to oficjalny bohater, jest to oficjalna persona, która jest
wspierana, pamięć o niej jest wspierana. Już nie mówiąc oczywiście o tym, że dla pisarzy, pisarek, dla osób zajmujących się muzyką, to jest źródło cały czas po prostu inspiracji. Czy to biograficznie, czy jako taka tożsamość, prawda, osoba z Jamajki, która dała początek niepodległości. No właśnie, a skoro mówimy o tej tożsamości i o niepodległości, w ostatnich miesiącach mówiło się o Karaibach w kontekście Barbadosu chyba najwięcej, a to dlatego, że Barbados zerwał swoje imperialne powiązania z Wielką Brytanią i ogłosił się republiką. Jamajka też coraz częściej wspomina, że ma podobne plany. Tak jest w rzeczywistości? Tak, rzeczywiście ma te plany, bo okazało się, że Barbados, który był uznawany za bardzo konserwatywną wyspę, wysforował się, to znaczy nie dość, że przeprowadził proces przejścia w kierunku republiki, to jeszcze na forum międzynarodowym za sprawą obecnej premierki Mei Motley mówi takim głosem bardzo, bardzo autonomicznym. Więc jak para książęca, czyli Wilhelm i Katarzyna wiosną tego roku pojawili się z wizytą na Karaibach, w tym na Jamajce, to jedno z pierwszych zdań, które obecny premier Andrew Holmes wypowiedział w ramach przywitania owej pary książęcej, było to, że Jamajka przygotowuje się do procesu zmiany ustroju, czyli zerwania takiego bezpośredniego związku z koroną, odsunięcia Elżbiety II jako królowej, jako reprezentantki korony i zdecydowania, żeby zostać republiką. Natomiast jest jedna różnica, bo na Barbadosie łatwiej było przeprowadzić ten proces, bo nie wymagał referendum. Nie pociągał za sobą po prostu tego wymogu. Ten proces. Natomiast na Jamajce trzeba będzie przeprowadzić referendum. I tutaj, mimo że nastroje są pro-republikańskie, to zobaczymy, jak partie będą to też rozgrywać między sobą. Tutaj wspomina pan o tych powodach czy różnicach formalnych, ale ja rozumiem, że na takim poziomie ideologicznym to te powody czy powód jest podobny jak na Barbadosie, czyli chęć uniezależnienia, odcięcia się od tej przeszłości. Tak, bo były w przeszłości próby jeszcze przed niepodległością krajów karaibskich, bo to są próby z roku 58, żeby kraje karaibskie były federacją, czyli żeby miały swoją taką strukturę, która byłaby ekonomicznie wspierającą poszczególne wyspy. I to była bardzo krótka federacja, bo do 62 roku przetrwała. Mówimy tutaj o Federacji Indii Zachodnich. Tak, to jest Federacja Indii Zachodnich. I teraz jest próba zupełnie inna, bo chodzi o poszczególne kraje, żeby one same się uniezależniały. Natomiast jednocześnie, co prawda bardziej po stronie wschodniej Karaibów, jest próba stworzenia takiej wspólnoty lokalnej, która by na przykład wspierała się nawzajem, jeśli chodzi o dostawy towarów, jeśli chodzi o łańcuchy dostaw, prawda? Ale też jeśli chodzi o rozwój rolnictwa. I to jest współpraca z Gujaną, gdzie to jest kraj zaliczany do krajów karaibskich, ale geograficznie znajdujący się już na kontynencie Ameryki Południowej, żeby tam na przykład korzystać z połaci terenu, które mogłyby służyć właśnie gospodarce rolnej i w ten sposób kraje karaibskie miałyby więcej autonomii żywnościowej. I tutaj Jamajka też chce w tym partycypować. Oczywiście to może być trudniejsze, bo Jamajka jest po stronie zachodniej Karaibów, a przykładowo między Republiką Dominikańską a Dominiką, dwoma różnymi karaibskimi wyspami, jest 1000 kilometrów, prawda? Między Gujaną a Jamajką ponad dwa razy tyle. Więc z tego powodu może być problem. Natomiast na arenie międzynarodowej chcą się uniezależnić politycznie, tożsamościowo. Też się zmieniła sytuacja w momencie, kiedy Wielka Brytania nie jest już w Unii Europejskiej, bo kraje do tej pory mogły współpracować z Wielką Brytanią
chociażby w różnych projektach i korzystać też ze środków unijnych. Teraz jest już inna relacja potrzebna do wytworzenia po prostu przez te kraje. Bardziej niezależna od Wielkiej Brytanii też pod tym względem. Wspomina pan o tej alternatywie, o budowaniu niezależności, także ekonomicznej, o nowych partnerach, sojuszach. To jest bardziej opłacalne także ekonomicznie, czy nawet politycznie, zerwanie więzów z Wielką Brytanią? Zadając odwrotne pytanie, czy Jamajczycy tracą na tym, że głową ich państwa nie będzie już królowa Elżbieta II? Tracić młodsze pokolenie nie traci. Na pewno osoby, które jeszcze pamiętają chociażby te wszystkie dekady Bliskiego Związku, no to one, niektóre przez sentyment chociażby, jak się słucha jamańskich mediów, uważają, że jest pewna strata, część przynajmniej z tych osób. Natomiast Jamajka potrzebuje inaczej się w świecie, powiedziałbym, upozycjonować, bo Jamajka też ma duży dług publiczny, jest zadłużona w instytucjach międzynarodowych. Jest to sytuacja, która się ciągnie od lat 70. I jeśli ten głos w ogóle krajów karaibskich będzie bardziej skonsolidowany, to jest możliwość rozmowy w ogóle o redukcji tego długu, o tak naprawdę też reparacjach za niewolnictwo, bo to też jest głos, który coraz mocniej słychać. Sama Jamajka nie jest w stanie tego dokonać, a już widzą tamtejsze jakby siły polityczne, że z Wielką Brytanią też nie jest im po drodze, bo Wielka Brytania trochę inną politykę zaczęła prowadzić, więc na przykład na Karaibach też pojawiają się głosy, że jest potrzeba, w tym na Jamajce, że jest potrzeba większej współpracy z krajami afrykańskimi, po prostu, żeby stworzyć też tego typu, może nie Unię, ale po prostu ścisłą współpracę. Zresztą chyba nieprzypadkowo głównymi gośćmi obchodów 60-lecia będą politycy czy przywódcy właśnie z Afryki. Prezydent Rwandy, Paul Kagame się na przykład zapowiedział, a zdaje się, że także prezydent Nigerii, Muhammadu Buhari. To prawda, bo z tymi krajami w ostatnich tygodniach, miesiącach rozmowy dyplomatyczne się nasiliły. Też między innymi na Barbadosie, też na inne wyspy są zainteresowane, jak najbardziej. To jest ciekawy kierunek, bo do tej pory bywały współprace z krajami afrykańskimi, ale one były też polaryzowane przez podział związany z jeszcze czasami sprzed 1989 roku, prawda? Czyli wschód-zachód, zimna wojna. A w latach 90. mało było tej współpracy realnej z krajami afrykańskimi. Natomiast zawsze była wymiana kulturalna. To zdecydowanie filozoficzna, po prostu myśl krążyła i wiele osób tworzących muzykę, piszących książki na Karaibach. Tą współpracę bardziej tak indywidualnie miało. A skoro znowu wraca pan do muzyki, wspomniał pan też o tych problemach ekonomicznych, bo właśnie z jednej strony mamy te wielkie słowa, piękne słowa w kontekście 60-lecia niepodległości Jamajki, z drugiej strony mamy realia, codzienność. Jakby wsłuchać się w piosenki, to tamtych oznak buntu, sprzeciwu czy konkretnych powodów tego sprzeciwu jest bardzo dużo wciąż. Posłuchajmy zresztą chwilę utworu z 2019 roku, utworu jamajskiego wokalisty Buju Bantona, Country for Sale, a właściwie wyimka z tej piosenki. No reason to lie. They be making promises, but all they're doing is stop. I say, with the right connections, you can have anything. Everyone I sell out, sell out. Wszystko wyprzedają. Air Jamaica sprzedać. Lotnisko sprzedać. Spójrz na nabrzeże. Myślisz, że to żart? Nie widzę powodu do śmiechu. Tyle obiecali, a jedyne co robią, to gadają. To rzeczywiście jest głos nowego pokolenia?
to też jest głos nowego pokolenia, bo Buju Banton jest w tym momencie klasykiem, natomiast to, co on mówi, to, co on śpiewa, też rezonuje i też jest do znalezienia, do usłyszenia w tekstach tego najmłodszego pokolenia, wokalistek takich jak Naomi Cowan czy Lila Ike, bo zdecydowanie na Jamajce odczuwany jest niepokój związany z taką działalnością neokolonizacyjną, między innymi Chin. Jest wielka stratyfikacja, wielkie rozwarstwienie. I to rozwarstwienie trwa, bo jeszcze w latach 70. taki jamański inny klasyk, Max Romeo, śpiewał o tym, że niemowlęta, które mieszkają w lepszych dzielnicach, i on to określił za pomocą słowa uptown, czyli te dzielnice, które znajdują się na wzgórzach miast, tutaj chodziło o stolicę, o Kingston, że te niemowlęta nie płaczą, bo po prostu tam się żyje lepiej. Więc ten problem ekonomiczny jest w tekstach piosenek i w wypowiedziach osób publicznych. Innym problemem jest kwestia ekologii, kwestia takiej gospodarki bardzo eksploatacyjnej i to też się pojawia. Zresztą w tym przywołanym przez pana tekście zresztą też, bo kwestia plaż, dostępu do plaż, zbyt rozbuchanej infrastruktury turystycznej, która oczywiście z drugiej strony jest potrzebna, tylko może nie w takim aż zakresie z uwagi na uzależnienie Jamajki od właśnie turystyki. Więc to się też pojawia, ale jest też problemem bezpieczeństwo. Jest też problemem tak naprawdę dość duży konserwatyzm, który jak z kolei jamański pisarz Marlon James zauważył, został w pewnym momencie na nowo na Jamajkę zaimportowany ze Stanów Zjednoczonych, że tamtejsi teleewangeliści, kaznodzieje telewizyjni bardzo, bardzo nastroili na nowo konserwatywnie Jamajkę i Jamajczyków, osoby mieszkające po prostu na Jamajce. I to jest też związane z takim bardzo właśnie konserwatywnym, patriarchalnym podejściem do kobiet i do mniejszości, w tym do społeczności LGBT. I bardzo w tym momencie, jeśli się patrzy, mimo tego celebracyjnego tygodnia, bardzo tego tygodnia serdecznego, tygodnia pozytywnego na Jamajce, to bardzo to widać w przypadku innego wydarzenia, które niestety zbiega się właśnie z obchodami z 60-lecia. Jest to wydarzenie też niestety dość typowe na Jamajkę. To znaczy jest to śmierć, jest to zabójstwo dość znanej influencerki jamańskiej, która nazywa się Donna Leigh Donaldson. I jak do tej pory dochodzenie wykazało, została ona zamordowana przez swojego partnera, który notabene jest policjantem. I to wydarzenie rozgrywa się, to znaczy to dochodzenie, bo jeszcze nie było procesu, rozgrywa się dokładnie teraz. I to jest coś, co zakłóca tą radość na Jamajce. I to nie jest jedyne takie wydarzenie, ale to jest przypomnienie też o brutalności relacji. I to są bardzo często relacje, których ofiarami są kobiety i mniejszości na Jamajce. Bo był moment, kiedy bardzo też na przykład źle traktowano osoby pochodzenia chińskiego jako jedną z zresztą ważniejszych mniejszości, jeśli chodzi o ekonomię Jamajki. Natomiast tutaj właśnie śmierć Donny Leigh Donaldson no, przyćmiewa, zakłóca ten radosny nastrój celebracji. Jeśli mówimy o wyzwaniach, to chyba też jednym z głównych wyzwań nie tylko Jamajki, ale i innych krajów w regionie są zmiany klimatyczne. To jest region podatny na te zmiany. W 2020 roku Jamajka stała się pierwszym krajem karaibskim, który przedstawił ONZ ostrzejszy plan działań w dziedzinie klimatu, ponieważ kraj ten był zagrożony przez podnoszący się poziom mórz, przez susze, intensywne huragany. To jest dziś rzeczywiście, poza tym, o czym pan wspomniał, co spędza sens powiek nie tylko klasie politycznej, ale oczywiście także obywatelom tego państwa? Tak. Podnoszenie się poziomu mórz, jednocześnie kłopoty z dostępnością wody pitnej, bo to jest problem
który zaczyna odczuwać Jamajka i inne kraje karaibskie. Problemem jest też to, że gromadzi się bardzo dużo glonów, to znaczy brunatnic. To one się nazywają po polsku, to są czasami sargasy albo gronorosty i one też powodują zmiany nadbrzeży. I to jest poważny problem dla Barbadosu, ale też już w tym momencie dla Jamajki. Większość osób, która przyjeżdża na Jamajkę i na inne wyspy karaibskie, są to osoby z krajów globalnej północy. I to są te osoby, które korzystają oczywiście z turystyki, natomiast to są osoby z tych krajów, które produkują najwięcej, albo dla których najwięcej produkuje się, wytwarza się towarów. Towarów w Chinach, towarów w Indiach i w innych miejscach, gdzie jest nagromadzenie fabryk. Ale koszty właśnie zmian klimatycznych, czy tej apokalipsy klimatycznej, są niewspółmiernie w tym momencie ponoszone przez, również przez małe kraje, które się tak nie przyczyniają do tej nadprodukcji, do tego rozrostu i także do produkcji między innymi dwutlenku węgla. I to jest ten taki problem, o którym politycy z regionu, w tym z Jamajki, opowiadają, czyli o tej niesprawiedliwości klimatycznej. A? Że podnoszą się morza, wysychają źródła, podnoszą się też takie zwykłe koszty życia w rezultacie, natomiast bardziej nimi obarczone są mniejsze kraje. Zresztą politycy nie mówią tylko z Karaibów o Karaibach i o tym regionie, mówią też w ogóle o życiu na wyspach, czy to na wyspach Pacyfiku, czy nawet na wyspach Morza Śródziemnego. To jest poważny problem. On jest też połączony z w ogóle problemem wydobycia surowców, bo na Jamajce nadal jest boksyt. Boksyt jest potrzebny do z kolei produkcji aluminium, a to jest sposób odkrywkowy wydobycia, co powoduje zniszczenia, erozję też, zagarnianie coraz więcej terenu. I tutaj jest nieporozumienie na Jamajce, to znaczy nie ma jedności, nie ma jednego głosu, jak sobie właśnie z tym wydobyciem boksytu dalej radzić. Bo nawet się potrafią pojawiać głosy wśród liczących się polityków, żeby kontynuować na przykład kosztem terenów rezerwatowych, terenów, które nie powinny być poddawane, prawda, eksploatacji tego typu. W takiej centralnej części Jamajki jest taka przestrzeń nazywana kokpitem, Cockpit County, i jest to miejsce też istotne od strony takiej filozoficznej dla osób mieszkających na Jamajce, ale to jest to też część przyrody, która nie została do tej pory zawłaszczona przez przemysł i może zostać również przez właśnie odkrywkę boksytu. I to jest, jeśli chodzi o Jamajkę, jamański problem bardzo, bardzo istotny i od wielu lat, między innymi taka ekolożka i pisarka Diana McCauley o tym po prostu mówi. To na koniec, odchodząc od problemów Jamajki i skupiając się na tym, co teraz. Pan już trochę o tym wspomniał, ale proszę jeszcze dopowiedzieć, jak będzie wyglądało to tygodniowe, jak może wyglądać to tygodniowe świętowanie na Jamajce. Świętowanie jest wydarzeniem wspólnotowym, więc poza małymi uroczystościami, bardzo lokalnymi, odbywają się też w Kingston po prostu duże wydarzenia, koncerty, spotkania. Jest to celebracja muzyczna. Jest też od lat zresztą w Kingston ku temu przygotowana infrastruktura, bo w samym centrum stolicy jest Park Emancypacji. Jest to miejsce spotkań, jest to miejsce, gdzie są rzeźby upamiętniające historię Jamajki, ale też jest miejsce, gdzie właśnie mogą odbywać się koncerty, gdzie mogą się odbywać wydarzenia publiczne. I tak realnie to w tym momencie się na Jamajce odbywa. Zresztą Jamajka ma taki pomysł, żeby poza tym tygodniem obecnym przez cały rok świętować 60-lecie, więc pojawiają się też i konferencje naukowe, pojawiają się też wydarzenia towarzyszące. W tym momencie jest też Biennale w Kingston, czyli do końca roku, do końca grudnia będzie można zobaczyć najnowszą współczesną sztukę z Jamajki. Ta kultura wizualna też to jest tym, czym Jamajka w tym momencie się chwali. Czy dzisiaj
grać albo śpiewać Boba Marleya na Jamajce to jest rzecz godna pochwały, szacunku, czy bardziej obciach? Nie sądzę, żeby to był obciach. Oczywiście jest taka poważna komodyfikacja, utowarowienie Marleya, ale no, nie jest to w żaden sposób obciach. Często się na przykład zapomina, że poza muzykiem i aranżerem, on był też bardzo dobrym tekściarzem. Są osoby, które mówią, że był poetą. Ja jestem też jedną z tych osób, która uważa, że wiele z jego tekstów literacko było bardzo dobrych. Więc z tego powodu Bob Marley, jego spuścizna czy dziedzictwo nie jest w żaden sposób obciachem czy jakimś cringe'em, natomiast bardziej skupianie się tylko na największych hitach może rzeczywiście tak trochę trąci, powiedziałbym, lenistwem. Ale tego też się nie robi na Jamajce wyłącznie, choć nie ukrywam, bo byłem tego świadkiem, na te największe hity, międzynarodowe hity, również osoby na Jamajce, mieszkające na Jamajce, urodzone na Jamajce, reagują entuzjastycznie. Więc pewnie to jest też pytanie pokoleniowe, na ile dla młodszych osób, choć, żeby też zakończyć pozytywnie, to jedna z najbardziej w tym momencie rozpoznawanych wokalistek z Jamajki, czyli Coffee, rozpoczyna swoją płytę samplem z Marleya, więc i to Boba Marleya. Więc myślę, że jeszcze za wcześnie, żeby go skazywać na zapomnienie albo na właśnie takie odium jakiegoś takiego wstydu związanego ze słuchaniem jego muzyki. Wokalistka Coffee, która już wybrzmiała dzisiaj w raporcie, a pytanie o Boba Marleya też zadałem nie przypadkiem. Tymczasem bardzo dziękuję. Dr Bartosz Wójcik był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. I to już prawie wszystko w raporcie o stanie świata. Bardzo Państwu dziękujemy za każdy raportowy odsłuch, bo to dzięki Państwu tutaj jesteśmy. Dziś jeszcze jedno podziękowanie. Osobiste. Za ostatni miesiąc z kawałkiem chciałem Państwu podziękować. Prowadzenie tego programu to był dla mnie zaszczyt i jeszcze większe zobowiązanie, z którego starałem się jak najlepiej wywiązać. Ale już za tydzień. Tak, wiem, że Państwo tęsknili. Za tydzień raport o stanie świata poprowadzi już wypoczęty i pełen energii Dariusz Rosiak. Wszystko będzie dobrze.